Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Oh ho! Hello there! I didn't expect you to show up, although cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Demon Diaz. Dzień dobry, witam na dzisiejszym streamie. Tak, już się skończył alert, przepraszam, zapętlone było na podsłuchu, a mnie przez chwilę jeszcze przy kompie nie było. Witam serdecznie na dzisiejszym live'ie. Oczywiście moi drodzy, wulkaniczny dwór, ale również zaczynamy zgodnie z zapowiedzią o tym, znaczy z zapowiedzią z poprzedniego streama, zaczynamy od kilku podejść do Moga, pana krwi. Więc zobaczymy, czy to będzie dobrze wyglądało. Czaru, dzięki serdecznie za 16 miesięcy wsparcia. Wielkie dzięki za suba. I za oczywiście zapętlenie naszego wspaniałego alertu. Mauzoleum Dynastii Mogwynów. Cześć Krzyżowiec, cześć Czaru, cześć Fenriri Wulfi, dzień dobry. Cześć Krzyżowiec, cześć Miro, witam serdecznie, cześć Prytusek. Witam Toxido, siemanko, cześć Sian, cześć Mesmer, witam serdecznie. Hej Eli, cześć Kot Faflun, cześć Siljen, cześć Żywy Ogień i cześć Origami Fox. Witam serdecznie wszystkich dzisiejszych tutaj zgromadzonych na dzisiejszym streamie. Dobry wieczór wszystkim, cześć Józef. Jak challenge będzie podejmowany? Nie zapomniałem, na twoje szczęście. No będzie, właśnie od tego zaczniemy sobie. Ciężko, bo wiesz, żebym tutaj zmienił wersję, nie? Jak jesteśmy tuż przed bossem. Nawet. Cześć Dominik. Mam pytanko, czy według ciebie ten wyschnięty dziadek to Mikela? Chodzi mi o trailer, a wiem, że było wspomniane gdzieś w ekwipunku Malenia, że Mikela jest skazany na wieczną młodość. Ale jaki wyschnięty dziadek? Z jakiej dokładnie, nie wiem, lokacji czy coś? Ujęcia, kadru, lokacji? Co masz na myśli? Tak dokładnie, rzecz biorąc. Zaraz jeden z lepszych bossów. Tak, tak, to już będzie jedno z kolejnych podejść. I to dodatkowo tak tylko powiem dla osób, które były na przykład ostatnio nieobecne na streamie, że ten dzisiejszy wspaniały boss, jakim jest Mog, z którym sobie na początku zawalczymy, to jest jeszcze rozgrywany w ramach trochę wyzwania tak naprawdę, ponieważ będziemy grać bronią pod siłę, a tak naprawdę ja nie jestem tutaj... Nie mam postaci rozwiniętej pod siłę, więc mam mocno pod górkę. To jest właśnie taki element wyzwaniowy, jaki Mesmer zaproponował. Czy wręcz narzucił dzisiaj. I w zasadzie nie, dzisiaj nie, już dwa streamy temu, ale dzisiaj się tego będziemy też podejmować. Dobra. Już się przełączamy.
Przebity gość w cutscence? Ale w jakiej cutscence? Z czego? Z trailera? Z któregoś bossa z podstawki? Portret? Nie, no raczej nie. Nie wiem, czy o tym samym myślimy z trailera. No to nie, no Mikela... No długie blond włosy ma, nie? Nie jest stary. Znaczy, to już możemy ewentualnie tylko teoretyzować, nie? Akurat, jeżeli o to chodzi. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Mam pytanie, jeśli przeszedłem Elden Ring i zabiłem eldeńską bestię, ale nie rozpocząłem nowej gry, to jesteś uratowany, jeśli chodzi o DLC. Ale nie rozpocząłem nowej gry, to będę mógł wejść bez problemu w dodatku? Tak. To masz najlepszy możliwy status. Bo jesteś na tym NG, więc zgodnie z informacjami, jakie są, to jest najlepsza możliwa opcja, nie? Cześć Juliusz, dzień dobry. Cześć Marku. Może Miro pomożesz, co? W tym pytaniu. Mam pytanie, jeśli przyszedłem Elden Ring... To mi przeskoczyło, przepraszam. Tak, w czerwcu się dowiemy, już w zasadzie, słuchajcie, no mniej niż 3 miesiące zostały do DLC. Nie wiem, czy ktoś z was odlicza dni, jak to tam wygląda. Ale naprawdę niewiele, nie? Pozostało już do... premiery dodatku, więc musimy się trochę streszczać, aczkolwiek, no tak szczerze, no to w najgorszym wypadku początek maja będzie ta seria ukończona, a myślę, że nawet i w czerwcu. Tutaj będzie kilka podejść do tego bossa. Jakby co? Teraz rozgrywanych. Potem lecimy z wulkanicznym dworem, żeby to nie było zbyt monotonne też. Tak jak ostatnio ustalaliśmy już. Ale generalnie ostatnio, nie wiem, kurde, myślałem, że będę poza tym zasięgiem. Ostatnio w trzecim podejściu, jeśli dobrze myślę i pamiętam, to doprowadziliśmy do sytuacji, że udało się go wytrącić z równowagi, nie? No, zaczynamy w końcu. Nihil, nihil, nihil. Za szybko. No, trochę zardzewiałem. Wiele dni teraz streama nie było. Ej, mam pomysł. Ja po tym podejściu go zostawię i pójdziemy na koniec streama na niego. To będzie miało więcej sensu, bo teraz zbieram takie hity, że to aż wstyd, nie? Kurde, rolowałem! Czy to jest ten moment, kiedy rolujecie idealnie w momencie do hita, nie? Po prostu. Cześć was, dzień dobry. Dziwnie wygląda to Dark Souls 2. Nie no, ładnie, nie? Witam serdecznie was. I robi to Tres, Duo i Uno, to polecam mu zadać hita. No dobra, ja spróbuję jeszcze chwilkę. Czy możesz pokazać, gdzie jest punkt mapa zawierający środek Liurni? Zaraz pokażę, no. Tylko zginę na nim. W ogóle nie kumam tego, nie? Bo jesteśmy w trakcie rola. A otrzymuję hita od tej eksplozji. To ja nie rozumiem, czy on tym szponem, jak to zaklęcie aktywuje, to on nie nabija mi żadnych obrażeń wówczas? Czy jak ja mam tego uniknąć? Nie znam timingu na to. Aha, nie nabija obrażeń, dobra. Czyli po prostu ignorujemy to, że on macha łapą. I rolujemy na eksplozji. Dobra. To się szybko dowiedziałem. W złą stronę. Znaczy strona nie miała znaczenia. Timing bardziej. Nie, dobra, słuchajcie, pójdziemy na niego na koniec, myślę. Chyba, że jeszcze ewentualnie ostatnie podejście, ale tak to będziemy robić. Tak to zrobimy troszeczkę inaczej.
Cześć Jarek, czy będę robił serię ze Stellar Blade? Wiesz co, jutro wychodzi demo chyba tej gry, nie? Jeśli dobrze kojarzę, więc jutro sobie na pewno ją ogramy w ramach odcinka lub kilku, nie wiem na ile to demko będzie wystarczało. No i myślę, że po tym demie już nam dużo się wyjaśni, czy będziemy robić serię taką pełnoprawną z gry, czy nie? Kary, wiesz co, nie, ma takie oczywiście jak najlepszy level, żeby zacząć DLC. Generalnie masz być na mogu, nie? Masz go pokonać, żeby móc wejść do DLC, więc myślę, że jak już masz postać, że ją... że pokonasz tego bossa, inaczej, albo postać, albo skilla, no to będziesz gotowy na DLC, nie? No i tak ma być tam, wiesz, skalowane trochę, w sensie na kształt Sekiro trochę z tym attack power, że nie będziesz miał za bardzo możliwości przelewelowania postaci, więc o to bym się nie martwił. Chyba, że się martwisz drugą stronę, że nie będziesz miał za trudno, no to też tam teoretycznie szansa jest niska, no bo wystarczy, że to skalowanie uda się From Software dobrze, kurde, zawsze zapominam, wprowadzić, no to nie będzie z tym problemów. To jest tak nieintuicyjne, bo widzicie bossa, który macha ręką przed wami i wy musicie to zignorować, nie? I zrolować z opóźnieniem. A tutaj było dziwne, że mnie trafił. No, faktycznie mamy chwilę na to, żeby go przeatakować w tej sytuacji. No właśnie o tym mówię, to jest cholernie nieintuicyjne. O Boże. Dobra, bierzemy to. No, potrzeba rozgrzewki. Myślę, że na koniec streama sobie to zrobimy wtedy, żeby taki rozchodniaczek, jak już trochę się ogram, bo nie ukrywam, że tak, a długo nie grałem w Eldena trochę i trochę mi też szkoda, żebyśmy na początku streama katowali go i z drugiej strony, no jeszcze bym wolał tutaj, żeby to... Ej, a można go uśpić w ogóle? Jest taka opcja? Siemanko Danska, dzień dobry. Nie, no dobra, nie będziemy chyba próbować takiej lipy, nie? Jeszcze możemy ze stolicy w ogóle ogarnąć item na uśpienie go. To by też nie było głupie, w sumie. To by miało sens nawet. Dobra. No nie ustawiłem sobie tema. Niestety jest chyba odporny, albo ma wysokie resisty. To znaczy... W tej sytuacji to trochę niestety, ale generalnie to duży profit jest, nie? Że tak nie da się go scheatować. Nie wiem, czy wystarczająco blisko stałem, żeby to podnieść. Nie, aha, to jest za szeroki fok, tutaj tak nie działało. Nie byłem pewien, no dobra. Po prostu będę musiał wejść i się wyteleportować. Śmiało wskazuje drogę, lecz chaotycznie. Zaraz. Jak wyglądał ten item do wyteleportowania się? Są te kołopowe tylko. Ej, czym to się można by było wyteleportować? Mam nadzieję, że ja mam taki item w ogóle. Bone out. cześć Alicja, dzień dobry. Tak, tak, kajdany mogę, tylko że kajdany mogę, tak jak mówię, no w stolicy będziemy mogli zdobyć, nie? Więc to... więc to koniecznie trzeba będzie ogarnąć, żeby... Najpierw pójść do stolicy, ogarnąć te kajdany i dopiero wtedy do Moga sobie przyjdziemy. To będzie dość istotne. Gąskę weź ustaw i ogień, nie stracisz nic. Co? Dobra. Wiecie co zrobimy po prostu? Pokażę wam co zrobimy. Uwaga. Może komuś się to też przyda kiedyś. Trzeba piórko od Herald. Jest lepszy patent. Słuchajcie, jak odzyskać duszę na bossie, jeżeli macie taką sytuację. Wchodzicie. Podnosicie runy. Robicie tak. 53,5 godziny, by the way. Na tej postaci już mamy. I cześć, Bloczu. Witam serdecznie. I po prostu wracacie do gry. Tyle. I już będziemy przed fogiem. Z runami.
Runy się zapiszą, ale na bossie no nie można wyjść z gry, więc zostaniemy wyniesieni stąd, poza arenę. No, i elegancko mamy, proszę bardzo. To jest nasza kość wiodąca do domu w Eldenie. A teraz już możemy spokojnie się zająć... no właśnie myślę, czy eksploracją tego terenu? Może w sumie tak, nie? Byśmy sobie zobaczyli tam dolną część całą jeszcze tej dynastii Mogłynów. Skrekotelizman. W sumie można po prostu wejść, zginąć i to wynieść. To też jest prawda, tylko że to jest niestety, kurczę, przedmiot skończony i to jest ten problem. Dobra, weźmy tak. Dodatkowo jeszcze w kanał. Tak, tak, no właśnie, no więc trzeba w tej stolicy jeszcze bardzo dużo przejść tak naprawdę, żeby w ogóle sobie odblokować opcję zdobycia tych kajdan. Ale nie ukrywam, że fajnie byłoby to zrobić, no. Chociaż tak naprawdę ten boss byłby do wymęczenia na tym stanie, na tym etapie gry. Mogę w sensie. Ja tak by the way jeszcze sobie muszę ekwipunek zmienić, bo... bo kurde, no zapomniałem się trochę tutaj z tym. I mogłoby nie być za dobrze. Pieczęć palców. Zaraz, ja miałem w tej ręce. Miałem w tej ręce, no. Teraz tak, nasze kosy. Powinny być niżej. Dwie kosy. Ale dlaczego tak mówię? No bo mówię, ostatnio mieliśmy drugą fazę na tym bossie i nie było źle, jeżeli o to chodzi. Tylko, że totalnie nie pamiętałem jego ataków, nie? Ale i tak tam w miarę się utrzymaliśmy. Jak ktoś jest zainteresowany, to na zapisie poprzedniego streama można sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Ej, odwrotna kolejność. No, odwrotna, bo my mieliśmy mieć... to w ten sposób. Nie, dobrze było za pierwszym razem, kurde. Musimy mieć podpalenie. Dobra, i teraz tak, ekwipunek... to tutaj, no najcięższy możliwy. Walniemy. W ogóle może bym nawet zrobił to w ten sposób, żeby mieć super naprawdę zbroję i resztę to już w średni ciężar pójdziemy. Ej, to i tak naprawdę nie będzie złe. Możemy pójść coś takiego i po prostu sobie troszeczkę zjechać z wagą tego ekwipunku. Tu już wchodzimy na średni ciężar. No dobra. To nie wygląda źle, naprawdę. 68,3. Początkowy udźwig, dobra. Trochę coś innego będzie, nie? To nie jest performance, Del Piero. To jest taktyka, słuchaj. Witam serdecznie na streamie, cześć. Dawaj na stolicę, tam niższy level niż tutaj. Wiesz co? Jak mielibyśmy zmienić lokację, to nawet nie stolicę, a w sumie wulkaniczny dwór moglibyśmy ewentualnie ogarnąć, bo wulkaniczny dwór to jest mega istotna lokacja, tak naprawdę, a tam wypadałoby zdobyć chociażby kamień do ulepszenia na plus 7. Tam z Rykardem nie zawalczymy, dlatego że chciałbym zawalczyć z nim tak fabularnie, czyli po zapolowaniu na Szczytach Olbrzymów na ostatniego gościa dla Lady Tanith, więc na Rykarda nie będziemy wbijać, ale możemy wbić, rzecz jasna, do wielu innych miejsc. Nie wiem, czy patrzę, coś tam teraz jeszcze powie? Niestety. Siemanko Kozak do woza, dzień dobry. Wiesz co, niedawno co dopiero odpaliliśmy. Kurczę, już prawie 100 osób mamy w ogóle na YouTubie, więc witam serdecznie wszystkich. Jeżeli ktoś, słuchajcie, nie zostawił lajka pod tym streamem, to serdecznie zachęcam i zapraszam. W ogóle dobra informacja, na szczęście nic się nie spaliło od czasu ostatniego streama, więc mam nadzieję, że nie będzie tam problemów, co z moją nagrodą. No właśnie. Te, pamiętaliśmy o tym, nie? Jak wam się, słuchajcie, w ogóle Ronin podoba na YouTubie? Jutro będzie kolejny odcinek, dzisiaj akurat nie zdążyłem, ale jutro będzie też potężny, godzinny vlog z Japonii, kończący wyjazd. Siemanko Kanciapa, witam serdecznie. Chrisu w zasadzie powinienem mówić. Nie, niczego nie będziemy od niego kupować w tej chwili. Fragment mapy, proszę mi pokazać demo. Już, no, faktycznie. Jeżeli chodzi o fragment do zdobycia w Liurni, to... aha, oczywiście nie mówimy o tej części, tylko o tej bardziej już na północ.
On był do zdobycia. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale z podnóża czterech dzwonnic jechaliśmy tutaj i on gdzieś na tym szlaku jest, gdzieś w tych okolicach do zdobycia, nie? Dobrze mówię? To jest fragment mapy do zdobycia. Tu gdzieś jest. Tu jest taki patrol z... no dość wieloma przeciwnikami, jest obóz jeszcze, no i jest gdzieś tutaj właśnie fragmencik mapy. Jak będziesz jechać tą drogą, to znajdziesz na pewno mapę. Czekaj, przy jakim olbrzymio? Tych olbrzymów to jest od groma. Mapa zwierzęć, co ją pokazuje? No, na tej ścieżce jest, nie? Hello, Ugo. Czekaj, zaraz zobaczę. No nie, no dobrze pokazuje, no jest dosłownie na tej ścieżce, co mówię. No, nie jest tu, tylko jest kawałek dalej, konkretnie, czekajcie, konkretnie jest tu. To dosłownie, nie wiem, minutę dalej drogi. No, tutaj jest. Teraz. Kurde, ta mapa jest tak przesunięta. No, gdzieś tutaj jest. Coś takiego, no. Weroniko, dzięki wielkie za dołączenie do grona wspierających. Witam serdecznie na streamie również. Dzień dobry. O kurcze. Tak się zastanawiam, ale chyba pójdziemy sobie przez tę ścieżkę z kościoła, miasta więziennego po prostu. No, gdzieś tam jest mapa w każdym razie, no. Tak, no tą ścieżką wystarczy sobie jechać i tam bez problemu można trafić, nie? Nie mamy żadnych run, nic takiego do ogarnięcia. Mapa jest na mapie za 5. To jest, słuchajcie, lokalizacja kamienia plus 7. I to było tak piękne na wczesnej wersji Elden Ringa, że można było tutaj wskoczyć, nie? Teraz niestety nie ma tak łatwo. Tu mamy skrót do szlachcica boskiej skóry, z którym będziemy musieli zawalczyć. Właśnie. To będzie też boss, z którym sobie zawalczymy w tym miejscu. Także Rykard jest oczywiście bossem najistotniejszym, jest posiadaczem odłamka. Ale to nie jest jedyny boss, z którym chcę tutaj zawalczyć. Więc będzie spoko. Ej. Oni wcale tacy super słabi to nie są tutaj. To mi się podoba. Dobra. Właśnie po pracy spędziłem 1,5 godziny na rzeźbieniu twarzy postaci w Eldenie. Możesz się pochwalić na Discordzie, co tam ci wyszło. Kozak, tak, mog jeszcze dycha, na moga pójdziemy na koniec streama dzisiaj. Oho. Cudowny widok, po prostu wspaniałe. Nie wiedziałem, że one mają aż tak gigantyczną odporność na podpalenie. Ej, wyrolowałem z tego, nie? Piękne po prostu. Piękny design. Jezus Maria. Wyrolowałeś się do łaski. Zostałem wyrolowany przez grę, okej? Okay? W ogóle na razie tak myślę, że nie będę zmieniał estusów. W sensie pogram sobie właśnie z leczeniem po prostu. Myślę, że to wyjdzie troszeczkę na dobre. Akurat tutaj to z inkantacji i tak bym za dużo nie korzystał. A jak już będę musiał, no to chociaż trochę i tak zawsze skorzystam w razie sytuacji. Bo tak, Glewia Lanson, no średnio, ogniu oczyść mnie w tej lokacji też raczej nie jest zbyt potrzebne. Płomień w tej lokacji za bardzo nie podziała. No zamarznięta ta włócznia błyskawic ewentualnie mogłoby być, ale to na grupy wrogów, a oni są tutaj bardzo szybcy. No i leczenie, wiadomo, przydatna sprawa, bardzo, bardzo dobra opcja, ale może... no też bez szału, żebym tego nie wiadomo jak potrzebował.
Kurde, ciężko jest mi ogarnąć, w którym momencie to ona już nie nabija obrażeń, nie? Szarża. Mega irytujący przeciwnik. No jeszcze więcej tych ataków, dawaj. Jeszcze mnie złapie teraz. O nie! Kurde, wiedziałem, że to się stanie, nie? Ja pierdzielę. O, fajnie, że przeżyłem. Spin to win. To nie jest ten run, słuchajcie, chyba. W sumie przez swoją grę z Zeldena zabiłem tylko jedną. A widzisz, Hugo, to ty taki słaby jesteś. Kurde, żeś przebiegał przez wszystko. No wypuść, no, come on. Ej, bańka mi nie zniknęła, czerwona się zrobiła, o co chodzi? Ale to było chamskie! Czajcie to? Widzieliście taki motyw, żeby was wypluła i złapała w locie? Ja pierdzielę. O Jezu, dobra, bo ja mam antymoga, a nie... O Jezu, niestety masz rację, Hugo. Wyczerpałeś swój limit na ten miesiąc, ale kurde. Masz rację, stare. Ja muszę zmienić ten niesamowity eliksir. Ja zawsze mam rację, no masz. Wtedy, kiedy masz rację, to wtedy zawsze masz, tak. Kiedy masz rację, to masz rację, no. Dobra, tak chamskie jak malenia robiące dwa tańce pod rząd. No, jestem ciekaw, jaki tam jest w ogóle limit, nie? Bo chyba... każdy boss ma jakiś taki limit, prawda? Ma taki limit? Nie no, musi mieć. Bo czasami dochodziło do totalnie abstrakcyjnych sytuacji. No. Szczerze, nie sądziłem, że uda mi się złapać ten status, że mnie złapią, ale jak już złapali, no to proszę, możemy sobie ściągnąć bezproblemowo. Cześć Brytan, czy dużo zostało jeszcze do końca podstawki? Wiesz co, tak myślę, że no... 15 godzin takiej gry na 100%, może 20 nawet. Coś tak bym obstawiał w ten deseń. Mamy na razie 55 godzin, to jest mega dużo w ogóle, ale to dlatego, że gramy na 100%, nie? W tych lokacjach. Mam 53 godziny i 46 minut dokładnie. To jest dość duży wynik. No i to też się przekłada na dość wysoki level. Tylko, że akurat przez tę drogę, jaką obrałem, czyli rozwój wiary, żeby korzystać z tych inkantacji. No szczerze, to ta potęga postaci nie jest taka, jak byłaby, gdybym leciał po prostu pod siłę i rozwijał tylko sobie udźwig, życie i stamina. Byłoby dużo, dużo łatwiej. Więc trochę balansujemy ten wysoki poziom. A w DLC to wiadomo, że to się i tak przeskaluje, więc nie ma się co martwić. Siła jest OP, no, siła jest rewelacyjna. Siła jest uniwersalna po prostu, no. Dobra, wolałem najpierw tego słabszego rozwalić. Żeby zaraz nam tutaj nie przeszkodzili. No kurde, oczywiście, że mnie złapiesz. Od razu za... Skinął! Pięknie! Sam się wyjaśnił, czajcie? Przez tego graba go przesunęło. No to nieźle. To był... pocałunek śmierci, ale tym razem dla niego. To do. Dwór, Mog, stolica, kanały, Noxtella, głębiny, góry, Helltree, Farum Azula i Boss Rush na koniec. 20 godzin to lekką ręką. No to będzie w sumie, jak tak mówisz, faktycznie sporo, jak jeszcze założymy sobie do tego, że przecież będę robił te wszystkie lokacje jeszcze poboczne. Chociaż już na tym etapie gry tych lokacji pobocznych, nie oszukujmy się, jakoś mega dużo nie będzie, bo w górach olbrzymów jeszcze ewentualnie, a tak to... No tak to tyle, nie? Tak to już zostają takie lokacje, lokacje. Jak Noxtella na przykład. No ile ten antymog działa? Kurde, ładnie. Ej, jak ja tego trafiłem tak daleko? Nie rozumiem. Jak tam znajdziesz Mesmer ten fragment, to daj znać, nie?
Plan na dzisiaj to jest zdecydowanie wulkaniczny dwór i myślę, że Gelmir sobie dokończymy, bo na górze Gelmir zostało mi odkrycie tego ogniska, tylko że tu, znaczy tego punktu łaski, tylko że tutaj sobie przejdziemy idąc od Aleksandra, tam gdzie w lawie siedzi, no i wtedy jeszcze musimy grobowiec bohatera Gelmir ukończyć. Tam jak będą jacyś zainteresowani, to sobie koopa strzelimy w tamtym miejscu. No nie wierzę. No kurde, nie wierzę. Myślałem, że tam mi zostanie. Nie, no nie wytrzymam. Dobra, ale zabiłem go chociaż. Okej, okay, mamy piąty. Znaczy, kamień kowalski, ponury na piątym poziomie. Siemanko Paweł, czy jeżeli moja postać ma 150 poziom, to na dodatek będzie... trzeba się jakoś rzeczywiście przygotowywać. Aha, i czy będzie za mocna ta postać? Nie, myślę, że nie będzie za mocna, bo tutaj, no, From Software i Miyazaki adresowali to, że ma być tam skalowanie wprowadzone w... znaczy, skalowanie mocy postaci w dodatku, trochę na kształt Sekiro. Czyli tam ten attack power będzie, który będziesz zdobywał za każdym pokonanym bossem, podejrzewam, w grze. W dodatku, w związku z czym myślę, że ciężko by było stać się super mocarnym i za mocarnym, więc nie martwiłbym się o to, no bo oni są świadomi, że ludzie w Eldenie tacy, wiecie, eksplorujący mocno, to mają bardzo wysokie levele, no i po prostu chcieli, żeby dało się tego uniknąć jakoś, bo jednak gra jest na tyle potężna, że gdyby tutaj podeszli tak zwyczajnie, no to ciężko byłoby ten poziom. Znaczy, ciężko byłoby z dostaniem się do dodatku, nie? No bo jednak tej gry naprawdę mega dużo byłoby wymagane, no bo jednak do MOGA można co prawda przebiec, ale jak chcecie tam przebiec i mieć wyzbierany fajny sprzęt, a najlepiej tak większość rzeczy wyzbieraną, żeby móc sobie swobodnie na przykład dobierać ekwipunek pod konkretnych bossów w dodatku, bo no nie wiadomo, czym oni się tam będą specjalizowali, jakie będą efekty nabijali, więc jak ktoś chce na przykład dopasowywać sobie pancerz, nie, pod konkretnego bossa, no to fajnie mieć jakiś wybór, no i jednak właśnie z uwagi na tę skalę gry to byłoby mega, mega upierdliwe, żeby robić to, co ja robię na tym streamie. W zasadzie, no, żeby dobrze się bawić w dodatku, nie? Ej, no nie wierzę. Dobra, uff, już myślałem, że mnie to jakoś zsunie i nie podniosę. Jeszcze znajdźka była w górę. Ej, co jest? Słyszałem żelazną dziewicę, ale nie zrozumiałem i nie rozumiem do tej pory, czemu ona się odpaliła. No ja słyszę, że jeździ. Co jest, kurde? Ja ciekawe, czy ona może zeskoczyć, czy może zjechać jakoś tutaj. Czy ma niewidzialną ścianę jakąś zaprojektowaną. Pieczęć złotego drzewa, proszę bardzo. Dzień dobry, czarowniku. Rozumiem, że Together jeszcze przed nami. Tak, tak, tak. Na Rykarda będziemy lecieć za jakiś czas dopiero, bo chcę ten quest najpierw zrobić. A żeby go zrobić, no to musimy oczywiście dostać się na szczyt olbrzymów. Tu nie przejdę przecież. Dobra, tu trzeba będzie się dostać, tylko że to w sumie z góry. I w tej sytuacji to może być troszkę problem już, no. Stąd ewentualnie. No, tak tylko jedynie możemy zrobić. Jak sądzisz, ile godzin będzie od DLC? Wiesz, będą niektórzy, co przejdą go w godzinę czy w dwie, nie? Bo będą przebiegali przez wszystko i nie lizną nawet 1/4 contentu. Ale grając tak na 100%, to ja obstawiam szczerze, że to będzie około 15 godzin. Po tym, co tam na razie zdradzili, to myślę, że tak to będzie wyglądało. Czyli byśmy mieli z 30 parę odcinków serii. Tak zakładam, nie? Nie wiem, to tylko strzelam, moje przypuszczenia takie są. Możecie dać znać, na ile wy liczycie, albo ile obstawiacie. Bo to nie musi, wiecie, być tożsame, nie? Można liczyć na dużo więcej niż zakłada się realistycznie, że dostaniemy. Jezu, największym plusem tych przeciwników jest to, że oni nie potrafią, słuchajcie, wjeżdżać, nie? Nigdzie wyżej.
I nie potrafią skakać, to jest super. Hmm. 5 minut, znaczy co, o czym mowa? O długości dodatku, jak myślicie, ile będzie, bo takie pytanko było. Boże. Jezu, jakie to mocne jest. Teraz ta znajdźka była z tej strony? Nie, źle zrobiłem. No trudno. Tu była. Kawałek dalej. To musimy tak tędy pójść. 30 godzin? Oj, chciałbym, no. Ja właśnie liczę na jakieś 20 godzin przy sensownej eksploracji. No, ja myślę, że to byłoby bardzo zadowalające i uczciwe, nie? Patrząc na to, że no, jakby nie było, to jest rekordowa cena za dodatek i to może być wręcz nie do przyjęcia. Ej, tam musimy z tych budynków zeskoczyć, o cholera. No, bo przecież to jest od środka. Czy musielibyśmy i tak od początku, i żeby tam się wbić? Dobra, nieważne. Nieważne. Spróbujemy to jeszcze przejść, tylko że tu będzie kolejna żelazna dziewica. Także raczej ją przebiegnę po prostu. Nie pamiętam, ile kosztowały... Ej, czemu ona była nieaktywna? Czy coś poszło nie tak? Aha. Okej, ona się po chwili aktywuje. No teraz wiem, że ona już będzie wyjeżdżała za każdym razem, jak tylko tam podejdziemy. Walcza, nie uciekasz? A, już jedną zabiłem, słuchaj, starczy. Medalion z bursztynem szkarłatnym. O Boże. Season Pass Dark Souls 3 to było chyba 99 zł, nie? Ona ma w ogóle mega dużo tych ataków, jakbyś się zastanowić. No ten akurat to widzicie, raz robi z lewej, raz z prawej, robi dokładnie to samo. Ale generalnie ma bardzo zróżnicowany moveset. Tak, żeby rozpoznawać... No ja nie rozumiem tego, nie? Żeby wszystko rozpoznać idealnie, to trochę trzeba. A nie 150? Wydaje mi się, że ostatnio sprawdzaliśmy, to był za 99 na Steamie. Oho. Mam przerąbane! Nie no, teraz to ja się naprawdę poczułem jak w Dark Souls 2 z tym hitboxem. Co jest, kurde? Nie, że byłem z boku, to jeszcze w powietrzu byłem, nie? Znaczy wiem, że bycie w powietrzu może nie mnie... Nie będzie ratowało zawsze w tym przypadku, ale bez jaj. No ale, słuchajcie, dlatego właśnie nie chcę z nią walczyć, bo nawet jeżeli... No właśnie, nawet jeżeli się ją pokona, to i tak szkoda tylu butelek. Nie potrafię, kurde, z tym syfem walczyć, to nie ma najmniejszego sensu. To jest, wiecie, jakbyście minibossa tłukli za każdym razem po prostu, nie? Jakiegoś... Dokładnie, kozak, no. Tak jest. Cześć, Patrykowski, siemanko, witam serdecznie. Skill issue. No tak jest, no. Ale tu się nie wstydzę, słuchajcie. Nie powiem. W przypadku tego przeciwnika to totalnie nie ogarniam. Ja mam w ogóle tak, że... Z jednej strony lubię to zróżnicowanie, w sensie, że ta żelazna dziewica jest mega inna od wszystkich przeciwników i jest czymś takim bardzo problematycznym dla większości graczy w Eldenie. Ale mam też coś takiego, że wydaje mi się, że ona by się lepiej w jakimś Bloodborne znalazła i by sprawdziła jako przeciwnik niż tutaj. Serio. Kamień Kowalski, dobra.
No dla maga czy coś takiego to nie jest wielkie wyzwanie, no to prawda. No ale mówię tutaj z perspektywy takiego, wiesz, walczenia w zwarciu. Tylko tak, teraz albo drabina, albo przeskok, ale chyba, no nie, drabinę sobie najpierw zobaczymy. A to, ten etap to ja normalnie przechodziłem chyba raz, czy dwa, bo ewentualnie na czarodzieju, ale tak to po prostu było, wiecie, run. Po fragment. Nie no, stąd chyba to nie doskoczę, nie? No nie ma szans, bez przesady. Siema Dante. Ej, no podajcie mi jakiegoś innego przeciwnika w Eldenie, który wyprowadza tyle ataków, co żelazna dziewica naraz, nie? W sensie w ramach jednej serii ataków, co odpala ten swój kręciołek taki. Przecież ona tam ma kilkanaście jakby sytuacji, żeby was trafić. Jako ciosy, nie? Malenia? No ale to jest boss, a nie przeciwnik. Taki zwykły, nie? W lokacji. Dnio głowy nawet mniej. Głową nawala. Te pokraki z Bloodborne'a. No, w sumie wydaje mi się, że to też dużo krócej trwa, ale że też tak może być. Że też jest bardzo mocno. Alter Dies, dzięki za piątaka. Ktoś musi być pierwszy na zajączka. Dzięki wielkie. No właśnie, słuchajcie. Je, zaraz przecież, kurde. Wielkanoc. Jakie tam plany macie? W domu zostajecie, czy gdzieś jeździcie? U mnie akurat pół na pół. Ty, już nie krzycz, koleś, okej? Okay? Spokojnie. Krew bestii. Ej, wiecie, że z nich może to nakrycie głowy wypaść? I to jest super rzadki drop. Nie wiem nawet, jak to się w polskiej wersji nazywa, ten item. Będę grał w grę. Prawidłowo! Ja też trochę pogram, ale raczej... na handheldzie. Bleh! To ci też, no przyznajcie, żeby pasowali, nie? Do takiego klimatu Bloodborne'owego, zwłaszcza z DLC, gdzie była przecież ta astralna wieża zegarowa, czy tam ten oddział pseudo-szpitalny przed nią. Przed żywymi proszkami w zasadzie. Elden Ringa na RL1, na Wielkanoc przechodzisz? O kurde. Trzymam kciuki, no mnie też to czeka. Lada moment. I ten ekipunek, ten ich hełm, nie wiem czy tak to nazwać, nakrycie głowy bardziej, to jeszcze tam chyba jakoś podkręca zadawane obrażenia, nie? Jakiś taki efekt specjalny ma związany z obrażeniami. Ewa z szałem chyba przepełnia. Tylko mi dać stolik na kroplówki. No. Serio, mega podobni by byli. Dobra, jest punkcior. Jeszcze tylko sobie tutaj zobaczymy. Ile godzin dzisiaj streama przewidujesz? Wiesz co? Tak, standardowo myślę raczej. 21, coś takiego. Nie, tu już niczego nie mieliśmy. Dobra, to po prostu siądźmy sobie. Nie wiem, ile na level było potrzebne, sprawdźmy to. Ja też gram po naszemu, po prostu komisji losowe jest, chcąc nie chcąc, bardziej rozbudowałem po angielsku, dlatego zapominam polską nazwę. No, tak jest.
Albo widzisz jakiś przedmiot, którego nigdy nie zdobyłeś i nie masz pojęcia po prostu, jak on się nazywa, nie? W polskiej wersji językowej. Kurde, myślałem, że wystarczy do levela, no ale trudno. Damy sobie radę jakoś, mam nadzieję, bez straty. A, tu nie było niczego też? Okej. Okay. Wiem, że z prawej strony jest. I co, może podpalę kosę? Myślę, że mocno zwiększy mi to zadawane obrażenia. Na tych przeciwnikach. Generalnie w tej lokacji to wszystko tak, nie? Wygląda. Jakby uwielbiało ogień przyjmować. Ognioodporna, suszona wątroba. No tu jeszcze drop jakiś, pewnie to samo wypadło. Nie, gasnący motyl, okej. No też ma sens taki przedmiot, to zgodzę się. Tu są tak naprawdę same jakieś mniej istotne przedmioty, ale jak już tu jesteśmy, i tak wiecie, zbieram to wszystko, to wyzbierajmy serio konsekwentnie i pozbieram też te rzeczy, które wydaje mi się, że nie były jakoś super potrzebne. Bo może one nie były na wyzwaniu jakoś bardzo istotne, ale nie wiem, może tutaj uznam, że do czegoś się przydadzą. No, kamień kowalski, wiem, że można sobie później już kupować bezproblemowo, ale z drugiej strony, no lepiej mieć, źle zrobiłem, lepiej mieć niż nie mieć. O kurde, no to odwaliłem. To nie jest zły skok. W Dark Souls 1 tak pięknie by nie było jak tutaj. Ale easy mode zrobili z tej gry, nie? W Dark Souls 1 byście spłonęli. Kto to widział? Tak upraszczać gry. Jeszcze z tym magmowym żmijem musimy zawalczyć w sumie. Który tu będzie? Tam jest, nie? Dlaczego zawsze musi być smok? No właśnie. A tam już niczego nie było. Tutaj jest najszybsza przeklęta szóstka. Nie chcę obrażać tych, co grają pod staty, ale ja bym nie umiała latać bez zbroi, które ładnie pasują do siebie. No... Fashion Souls są dość istotne i na przykład to bardzo lubię w Nioh, w którym zrobili tak, że możesz sobie zmienić wygląd ekwipunku na takie, co ci się podoba, a statystyki zachowujesz przedmiotu, który masz faktycznie na sobie, nie? Wyekwipowane. I to jest mega przyjemne, bo masz pogodzone dwie szkoły. Praktykę i tych, co preferują bardziej aspekt wizualny. Znaczy praktykę, praktyczność, nie? Ekwipunku. Au. A ty normalnie bawisz się tutaj w ziewającego smoka z Dark Souls 1 tą szarżą, bo to mega podobnie wygląda. Ja nie wiem, czy to nie jest po prostu jakoś nawet zmodyfikowana ta animacja. Ziewającego smoczka, gdzie tak szarżuje. Wiecie, że oni wykorzystują często asety, więc to jest bardzo możliwe, że tak jest i w tym przypadku. To chyba za daleko jestem. A nie, coś tam zrobiłem. Kurde, i eliksiru sobie nie zmieszałem. Aha, nawet 300 obrażeń nie nabiłem. To nie jest złe inkantacje, warto było to rozwijać. Wow, ostrożnie. Kurde, gościu, przy tym musisz zginąć, tak się umawialiśmy, nie? Chyba nie będzie wytrącenie z równowagi. Musiałbym przez łeb, kurde, go zdzielić, o właśnie. O właśnie. Dziękuję bardzo. W
Nio, a nie Ronin? Nie, no w Nio tak było już po raz pierwszy. Ja w odcinku z Ronina mówiłem, w Roninie też tak jest, ale to w Nio było po raz pierwszy, że można było zmienić wygląd ekwipunku i zachować statystyki. Oni po prostu ponownie wykorzystali swój dobry pomysł, nie? Do Ronina, jaki mieli już z czasów Nio. Kurde, nie mówcie, że mnie rozwali. W tej drugiej fazie to jest niebezpieczny już jak wstanie. Jak już się wiecie, zrobi poważnie, to już mu się nie chce należąco walczyć, tylko bierze się do roboty. Na moje nieszczęście. Z niego byłby całkiem fajny boss. O kurde. Ożeż ty, nie mam pojęcia jak ja to wyrolowałem. Totalnie nie rozpoznałem tego ataku. Serce smoka, proszę bardzo. Kolejny raz możemy smoczą komunię ogarnąć. I za nim jeszcze jest znajdźka. I to nawet nie jedna, a dwie. Zobaczmy. Myślałem, że zostawił płytkę z Nio 2, w końcu ogrem. No kurde, Ugo, żeś ty jeszcze nie grał, nie? W najlepszego Souls-like'a praktycznie. Tak się ostatnio zacząłem zastanawiać, czy na pewno najlepszego, bo jeszcze tam Lies of P jest przecież fantastycznym Souls-like'iem, więc... Miewam lekkie wątpliwości, czy Nio nadal jest najlepszym, ale gameplayowo jest cudowne. Mortal Shell też na mnie czeka. Co, Mortal Shell aż taki zły nie był, jak na moje. Wiem, że są takie opinie, że jest dramatycznym Souls-like'iem. Tam widać, że był bardzo niski budżet, ale... Ma swoje momenty. Znaczy, to nie jest nic fantastycznego. Tylko, że konkurencja Souls-like'owa jest kiepska, nie? I po prostu na tle wielu innych gier to wygląda tak nawet okej, okay, ale... No nie jest to jakaś super gra, nie? Alex 2, najlepszy Souls-like, ta... Genialny tytuł, naprawdę. Ale nagrałem w całości jedynkę i dwójkę, słuchajcie. Mało kto się może tym poszczycić. Na polskim YouTubie. Lies of P świetne i na pewno będziemy robić jeszcze jakąś serię z tego. Bo... No nie może tak być, poza tym... Ja mam nawet już przygotowane Lies of P, słuchajcie, więc... Jest płyta w napędzie nawet. Lies of P do połowy git, po królu zamienia się w kupeczkę. Co ty? Szlachstacja kompletna, to jest fenomenalny boss. Finalna walka też jest super. Znaczy ta ostatnia twierdza taka może trochę jest przydługa jako lokacja, ale generalnie nie odczuwam aż takiego problemu, żeby był taki zjazd jakości jak na przykład w Dark Souls 1 po Anor Londo, gdzie widać, że tam no niestety rushowali grę już później. No, wiecie, sentymenty sentymentami, ale no, fakt faktem, widać to, nie, że... Dużo już później w Dark Souls 1 było robione niestety na szybko, że pewnie cisnął termin. Co myślę o Code Vein? Siemanko w ogóle, Don Person. Wiesz co, Code Vein uważam, że bardzo mocno zaplusuje, jeżeli ktoś jest wielkim fanem anime. W innym wypadku uważam, że to jest średniak po prostu. Znaczy gameplayowo to jest średniak, nie? Jakoś mnie nie porwało totalnie. Miało dużo nudnych lokacji. Najnudniejszą to było to takie pseudo Anor Londo, gdzie wszystko wyglądało tak samo i był strasznie wielkim labiryntem, gdzie nie było prawie żadnych skrótów. Takich sensownych. I to było mega mozolne, bo ciągle miałeś tych samych wrogów w ogóle. Bardzo mała różnorodność była w tej grze. Siemanko Malenia, dzień dobry. Code Vein ma skopany balans. No, tak... Dziwny ma w ogóle feeling tej postaci też niekiedy.
Moi drodzy, witam serdecznie wszystkich na streamie, czy to na Twitchu, czy na YouTubie, bo jak zwykle streamujemy w obu miejscach. Jeżeli jesteście na YouTubie, to możecie lajka zostawić pod nim, może uda nam się, słuchajcie, dobić do setki, byłoby mega fajnie. Gdybyście oczywiście kciuka w górę zostawili pod tym streamem, to bardzo pomaga kanałowi i oczywiście mi, za co bardzo dziękuję. Słuchajcie, mam otwarty skrót, skorzystam sobie z niego, no bo hej, czemu miałbym tego nie zrobić przed bossem? Bossem, którego pokażę wam, jak bardzo można sobie ułatwić i rozpracować. Laksas jest mega satysfakcjonująca, jak się katanom robi. No w każdym przypadku ona jest mega, w ogóle jeżeli... Tylko to jest boss, który bardzo mocno premiuje odbijanie, jak większość bossów w ogóle w Lies of P. I to też jest problem, myślę, dla sporej części graczy, że Lies of P bardzo honoruje odbicia, a one nie są takie... takie proste w zasadzie, jak myślę, że mogłyby być, w sensie do wyczucia nawet, nie? Bo niektórzy bossowie mają strasznie też przeciągnięte ataki trochę Eldenowo, tak? Sleepy boss, tak. Malenia, chować się. Kurde, znowu sobie nie zmieniłem. Ożesz ty, Michu, dzięki wielkie za donata. Cześć demo, a piszę pierwszy raz, ale poznałem ciebie na bez schematu, teraz oglądam mega dużo. Sam zacząłem z Elden Ringiem i strasznie mnie tłuką, ale się nie poddaję. I słuchaj, powiem ci, że to jest naprawdę najważniejsza rzecz. Ja przy swoim pierwszym kontakcie z Demon's Souls, czyli generalnie pierwszym kontaktem z Soulsami, to było w 2010 roku chyba, bo w 2009 gra wyszła, ale w Polsce to chyba w 2010 roku była dostępna dopiero. To grałem tak, że ja kilkanaście godzin spędziłem w pierwszej lokacji w Boletarii, nie w świecie, a w pierwszej lokacji w 1-1, czyli przed falangą, falanksem, i uczyłem się bardzo brutalnie, więc serio, nie poddawaj się, bo te gry mega oddają i jestem pewien, że jak po prostu wciągniesz się w te gry, w sensie przejdziesz jakąś grę, już zaczniesz łapać, jak tam wszystko gameplayowo wygląda, zawsze się błędy popełnia, więc tym się nie ma co przejmować, bo ja też się wykładam ciągle jakoś głupio. ale że te gry naprawdę oddają i jeżeli już pograsz trochę, no to się na pewno właśnie wciągniesz i przejdziesz wszystkie, nie? I będziesz czekał na kolejne, także naprawdę dobrze robisz, że się nie poddajesz i to jest mega istotne. I dziękuję za donate teraz jeszcze, Michu. Pozdrawiam. A co to bez schematu, to będziemy mieli też kolejne podcasty. O, i to jest właśnie najlepsza metoda na niego. Ożesz ty, Michu! Raz jeszcze, dzięki wielkie! Zaraz odczytam. Dzięki za dyszkę kolejną. Znaczy kolejną, kolejnego donate'a, tym razem dyszkę. No! Snorlax pokonany, słuchajcie. Zszywacz boskiej skóry i szlachetna obecność. Właśnie po to tworzyliśmy sobie garnki usypiające. To jest mega patent, wystarczy, jak widzicie, dwa razy trafić i boss już leży, potem tylko kwestia cierpliwości, ostrożności, żeby nie przeoczyć momentu, żeby nie być za bardzo chciwym na każde kolejne to uderzenie i nie będzie problemu, żeby bossa dojechać. To jest świetny też patent, jeżeli na przykład macie problem z duetem boskiej skóry. Naprawdę. Worek owodniowy węża, proszę bardzo. Skończymy tutaj, słuchajcie, lokację na zdobyciu kamienia. Na plus 7, to myślę, że będzie dobry patent, że nie będziemy na razie na, tak jak mówiłem, na Rajkarda się wbijać, bo szkoda mi questa. No to moja pierwsza styczność z tą grą, której nigdy nie grałem... z tą grą, gdzie nigdy nie grałem w Souls Lake, ale jestem zajarany lorem i w ogóle, więc dziękuję za motywację. No i pięknie, to mi się podoba, to już, słuchaj, przepadłeś, nie? To już, Michu, jest po tobie, to już będziesz tym fanatykiem soulsowym, jak my tutaj w 99% przypadków. Więc myślę, że będziesz naprawdę setki godzin dobrze spędzał. Kurde, ja ostatnio mam taką ochotę, żeby w Dark Souls 1 zagrać, ale nie ma kiedy, słuchajcie, no tutaj jest tyle rzeczy. Jak będzie trochę luźniej, to biorę się za jakąś postać. Dark Souls 1. To właśnie zastanawiam, w jaki sposób by zagrać. Ja myślałem, żeby zrobić coś takiego, czego jeszcze nigdy nie robiłem i tutaj akurat... Aha, nie mamy tego przeszłego.
I tutaj akurat byłoby coś takiego jak gra w chyba najmniej preferowany przeze mnie sposób, czyli jakimiś sztyletami, czy coś takiego. To myślę, że mogłoby być całkiem śmieszne, chyba że macie jakieś inne propozycje. Ja nawet łukiem przeszedłem, słuchajcie, także tylko łukiem graliśmy, nie? I to robiłem w Dark Souls 1, w Dark Souls 3, w dwójce chyba nie graliśmy, tylko łukiem. Ale dwójkę to teraz aktualnie przechodzę, więc za kolejną serię z dwójki bym się na razie nie zabierał. Ja w ogóle muszę zrobić jakąś taką chyba listę tych wszystkich swoich serii, bo tego jest tyle na kanale, że na przykład widziałem jakiś taki komentarz ostatnio, że właśnie a propos łuku. Hej, a wiesz, że można przejść Dark Souls grając tylko łukiem? A ja mówię, hej, no tak, zrobiłem to 8 lat temu. Albo tam 6 lat temu, nie? Bo to dwie serie były. Ale jak to? Nie widziałem. No jest w playlistach. Aha. A gdzie są playlisty? No, tego jest mega. Ale tak szczerze, do łuku to akurat zwracam honor, bo do łuczników ja nie mam żadnej serii. Musicie sobie wpisać na YouTubie Demonidias Dark Souls łuk, łucznik najlepiej wpiszcie. To wam wyskoczą te serie. Demonidias Dark Souls łucznik będą serie. Tylko, że one są nie po kolei niestety, bo tam nie mam playlist. Muszę to zrobić. A na pięści jakieś cestusy itp. To też byłoby spoko. No, myślę, że takie coś też moglibyśmy zrobić. To byłoby fajne. Do strzelenia. Dobra, bo bez celu już tutaj biegam. Co to za wiadomość? Mos. To nieźle. Ja tak wracając do tego Lies of P, to najgorszy boss w całej grze pod kątem wykonania to moim zdaniem te króliki. Zdecydowanie. O Jezu, to było takie tanie, takie słabe. Walka z trzema naraz. To był taki gang squad z DLC do Dark Souls 2, nie? Nawet podobnie było, bo mieliśmy i zwinnego, i ciężko zbrojnego, takiego wiecie, tankowatego Havla ala. Szczerze mówiąc, wolę Gang Squad, lepsza arena była... No tak, arena była taka, że można było sobie w miarę uciekać i ich tam trzymać na dystans. Ja pamiętam, jak robiłem Gang Squad na postaci... Co to jest w ogóle? Nie pamiętam, sprawdźmy to. Jak robiłem to na postaci... O Jezus Maria, cofnąłem się po prostu. Na postaci wyzwaniowej w Dark Souls 2, gdzie grałem bez ekwipunku, z dodatkowymi utrudnieniami jeszcze, no bo nie mogłem z pierścieni na przykład korzystać i grałem tylko pałką i... Na pierwszym levelu to było piekło. Bo ja tam byłem na hita de facto. Jedyne jakie mam zarzuty to do community, bo wiesz, jak nie przejdziesz jakimś challenge'em, jak Kicia mówi, to się skażowałem, a jednak dla mnie normalne przejście to wyzwanie. Wiesz co, z tego co wiem, to nie ma takiego chyba podejścia, że musisz wyzwanie koniecznie jakieś takie robić, nie? Szczerze mówiąc. Ale wiesz co, ja ci powiem, że generalnie jak ktoś bierze git good na serio, to... raczej można na to spojrzeć motywacyjnie. W tym sensie, że niektórzy serio piszący git good na przykład w community soulsowym są tacy, że ci powiedzą git good, nawet jeżeli zawalczysz sobie na koopie czy z przywołańcami jakimiś w Eldenie. A dla mnie to jest po prostu mechanika gry i jakby nie ma co tego depresjonować, nie? W sensie wiadomo, że to nie jest największe wyzwanie, tak jakbyś tam robił na, nie wiem, no... no-hicie, czy na pierwszym levelu z jakimiś utrudnieniami, jak robiłem. Ale hej, to nie zmienia faktu, że przeszedłeś grę i jest świetnie, nie? Bo jakby grasz w dobrą grę i sobie radzisz, więc... Wiesz, krok po kroku, nie? Jaś kwestia... oczywiście tego... Czy po prostu daje ci to fan, nie? No ale uważam, że jeżeli grasz w dobrą grę, no to nie widzę problemu, żebyś korzystał z narzędzi, które ci ta gra daje i stwarza, nie? Po prostu. Ale nie widziałem takiej akurat wypowiedzi Kiszaka, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to bardziej masz na myśli community, czy jak, ale generalnie, jeżeli chodzi o soulsowe community, to tutaj dużo ludzi napisze git good, a tak naprawdę, no... To jest mem trochę, nie? Chociaż to są też tacy, co biorą to na serio totalnie. Nie, wiecie co, pierdzielę ją. Git good, zawalcz z nią, nie!
Masz takie pytanko jeszcze, gdzie mogę znaleźć kamień na plus 6, plus 5 i plus 6, ale masz na myśli mesmer ponury czy zwykły? To jest wielka różnica. Bo ze zwykłym to nie ma problemu, a z ponurymi to już trzeba kawałek przejechać sobie. Skill issue. I to przychodzi mi paczka z Dark Souls Trilogy w wersji na PS4. Demon's Souls remake zrobiony, Elden Ring też, w międzyczasie drugie podejście pod dodatek jak ty. No i to mi się podoba, kurde. A powiem ci, że trylogia Dark Souls jest moim zdaniem... Puściłem sobie windę. Jest moim zdaniem najbardziej opłacalnym możliwym zakupem, jak ktoś nigdy w Dark Souls nie grał, nie? Bo tam macie i wszystkie dodatki, i wszystkie trzy gry najtaniej. I tego nie ma chyba na PC-tach w ogóle, nie? To jest dla mnie totalnie niepojęte, że oni tego na PC-ty nie dali. Nie wiem dlaczego. To jest tylko na PS4. Tylko, no, na PS5 też sobie w to zagracie, no bo tam wiadomo, że można uruchamiać w tle. Wiadomo, że te ponuraki są lepsze, zwykłe kamyczki mnie nie interesują, no. No to jest tak, że tam konkretny typ broni wymaga różnych kamieni, więc niektóre dobre bronie wymagają też tych zwykłych kamieni. To bardziej takie wyjątkowe bronie nie pozwolą ci ulepszyć się zwykłym kamieniem, ale jeżeli chodzi o plus 5 czy plus 6, no to jeden taki kamień... W sumie możemy to zrobić jeszcze. Na pewno w Kaelith możesz w ogóle dostać też. Przebiegając. O, tu masz plus 5, zobacz, już. A propos, na wulkaniczny dwór zapraszam, tak naprawdę. Nie, ale tak serio mówiąc, żeby najszybciej zdobyć plus 5 i plus 6, to... W Kaelith przy wieży? No, też mi się tak wydaje, że tutaj, nie? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Czaty. Macie boską wieżę. Jedziecie drogą obok smoków, zawracacie, albo tu zeskakujecie po korzeniach. I tu. I tu. Plus 5 jest też przed windą, która jest przed Godskinem tutaj. No, to też kolejna kwestia, bo przecież miła akurat jest 5, ale czy 6, ale tego zwykłego kamienia, a nie ponurego. No i tutaj jest, słuchajcie, to. A ile teraz kosztuje to Dark Souls Trilogy? Dark Souls Trilogy, słuchajcie, na PS4 kosztuje w tej chwili 129 zł. Dzięki, Michu, raz jeszcze. Tym razem piątek. Już ostatni donate, ale chciałbym powiedzieć, że zainspirowałeś mnie tą historią Martyresa u ciebie i uważam... Oj, przepraszam, nie zdążyłem doczytać. I uważam, że to giga chat. Najlepsza lorowa postać Dark Souls. Tak, tak, najbardziej szlachetna, nie? Moim zdaniem. Zdecydowanie. I taka... Fajna i bardzo interesująca, że jednak się okazuje, że nie jest taka sztampowa, że to jest taki, nie jest to taki bohater, jak każdy myślał, tylko że to jest faktycznie legenda o Artoriasie, a Artorias no nie był taką idealną postacią, nie pod kątem moralnym, bo tutaj jak najbardziej był rycerski, szlachetny, o dobrym sercu, ale no niestety na ambicjach się trochę skończyło w jego przypadku. Cieszę się, że widziałeś ten materiał, polecam też inne tam materiały o moim lore soulsowym. Jak na przykład o Sefie Bezłuskim, to też jest bardzo ciekawa postać i też na Sefa Bezłuskiego, wiecie, no Lorda, nie, z Dark Souls 1, też można zupełnie inaczej spojrzeć, a jego postać też się przewija później w świecie, chociażby w Dark Souls 2 jest o nim mowa i to parę razy. Legenda Artoriasa, największy fake w historii. Change my mind. Plus 1. Bejska obręcz. Ale zdaje mi się, taka moja prywatna opinia, jak ktoś wie, że jest inaczej, to naprawdę chętnie przeczytam, jak mnie wyjaśnicie, ale wydaje mi się, że tutaj dużą rolę odegrała Alwina, ten kot z Dark Souls 1, która sugeruje trochę o Artoriasie nam prawdę, że to jest legenda, co ludzie mówią i tak trochę do tego podchodzi. Może nie lekceważąco, ale nakierowuje nas, stara się nam zasugerować, że to nie jest do końca prawda z nim. Jeżeli chodzi o tę historię. Ale widać, że... Nie wiem, mam takie trochę też przeczucie, tak między słowami mówić, że...
Być może to ona nawet sama stoi, między innymi za propagowaniem tej legendy. No hej, ktoś musiał ją opowiedzieć w końcu, nie? O Jezu, ja tutaj jeszcze nie byłem. Bazyliszki, moi drodzy! A znacie ich lore? Jak już mówimy o lore? O kurde. Te ich wielkie oczy to nie są oczy, to są straszaki. Ich prawdziwe oczy są przy pyskach. Ale nie zdążyłem ich zobaczyć, bo zginąłem! Kurde, pierwszy raz śmiertelna zaraza na tej postaci, nie? Oby ostatni. Ach, zdymiłeś. Kurde, no to jest najgorsze. To jest, powiem wam, najbardziej frustrujące, kiedy widzicie, jak ten pasek zdrowia rośnie, a nie zdążycie zareagować po prostu i nagle jest dead. Cześć Arku, witam serdecznie na kolejnym streamie. Dzięki wielkie za super czat, dzięki za wsparcie, za... Bo Jezu, to euro, 6 euro, dzięki wielkie. Witam na streamie. O, zostawiłem lajka pod wiadomością. Powodzonka teraz. Cześć Palacer. Siemanko, powinien na chwilę powiedzieć powodzonka, ale chyba nie w porę. Wiesz co, no tak jak... Tak. Od teraz już będzie dobrze. Od powodzonka od teraz, dokładnie. Spoko. Zrobimy to w miarę szybko. No, Garth też jest świetnym gościem, jeżeli chodzi o kwestie lorowe, ale też sam fakt kasenki, nie? Gdzie gość, który jest niewidomym łucznikiem, siedzi, struga te strzały, bo no, wręcz zardzewiał, można powiedzieć, tak, bo bardzo dawno nie walczył. Po prostu nagle chwyta swój łuk, ledwo go znajdując tak naprawdę. I kurde, naciąga cięciwe i strzela, nie? W najpotężniejszego, kurde, smoka w okolicy, czyli w Kalamita. I go strąca na ziemię, umożliwiając tam tak naprawdę pokonanie go. Jezus Maria, co tu się zadziało? Arek, dzięki wielkie jeszcze za 11 euro donata. Dziękuję bardzo serdecznie. Co tutaj mamy? Mesmer, dobijamy cel, ponieważ tak nie wypada takiemu wejdaczowi Soulsów nie mieć pewnego celu, a co do lora, to chętnie bym zobaczył, jakbyś poszperał w necie i odpowiedział lore z Elden Ringa, ponieważ jesteś dobry w te klocki. Dzięki wielkie, no... Powiem szczerze, że jest taki plan przy okazji DLC. Tak bym powiedział, żeby coś tam minimalnie reaktywować to. Chociaż najbardziej chciałbym się skupić na serii Top 10. Myślę, że to będzie mega też ciekawe. A może Top 10 lore? Coś takiego. Michu napisał jeszcze, też 25 zł, dzięki wielkie, za wsparcie, ale jest najbardziej romantyczna, a w tym wyimaginowanym świecie, jak i prawdziwym, ludzie potrzebują czegoś takiego. Tak, do takiej motywacji po prostu, nie? Do wiary w jakiejś wartości. To się zgadzam, to było motywujące i zachęcające do dalszego ich walki. Mamy, słuchajcie, bazyliszki, które mają najwięcej HP chyba ze wszystkich, które do tej pory widzieliśmy. Wspaniale po prostu. Zaraz wam pokażę, gdzie są te ich prawdziwe oczy. No nie, błagam. Ej, zdarzało wam się kiedyś oglądać archiwum na Twitchu? Bo to, że na YouTubie, to ja widzę w statystykach, ale nie wiem, jak to na Twitchu wygląda, bo... Na Twitchu ja nie widzę, ja widzę po prostu, ile wyświetleń jest, ale nie wiem, ile ich pojawiło się już po premierze, jakby po opublikowaniu archiwum. O, i tu masz plus 6, Mesmer, zobacz, tak a propos, przy bazyliszkach. Także Kaylee, bazyliszki, co wolisz, słuchaj, możesz wybierać. Jakby ci się skończył kamień, abyś chciał zmienić broń, znaczy byś wykorzystał kamień na 6 poziomie i byś chciał zmienić broń, to tutaj też masz taką opcję. Też byłoby dobra. Skromnie, ale zawsze coś. No daj spokój, Jarek, to wcale nie skromnie ci powiem, naprawdę dzięki wielkie. Witaj na streamie też, po raz oczywiście kolejny. Znowu daily nie zrobię w Genshinie. A, uminasz mi czas w Genshinie. A, i Ugo się odpalił o Genshinie oczywiście. Ugo to stary fanatyk Genshina.
Oho. Mamy przejście i się fajnie złożyło, bo one mi pozeskakiwały z góry. Więc ich tutaj już za bardzo nie będzie. Jak rozwalić Renale, grając cholernym magiem? Masakra jest. Ja polecam zdecydowanie walczyć z Warciu wtedy. Naprawdę. Renala magiem to była ciężka sprawa. Robiłem coś takiego na YouTubie, więc wiem co mówię. Serio, lepiej sobie postaw na obrażenia fizyczne. Wiesz, jako mag na pewno masz i tak rozwiniętą postać, jakąś broń pod walkę w zwarciu. No bo jest sporo ciekawego sprzętu, który skaluje się pod inteligencję, z inteligencją. Więc myślę, że warto po prostu odstawić sobie kostur i powalczyć w zwarciu trochę, bo będziesz sobie utrudniał życie tylko. Dobra, damy sobie heala. Miałem, że ogień pewnie nic nie zrobi, ale spróbujemy. Totalnie nic nie zrobi, o kurde. Myślałem, że chociaż trochę więcej, bo to jest jednak czarny ogień, a nie taki zwyczajny, no ale dobra. Jeden z najrzadszych przeciwników w Elden Ringu, proszę państwa, przed nami poległ. O, mamy dystans, gdzie się nie renderuje wróg. Widzicie? Żelazną dziewicę w tle? O, i znika. I zaraz się pojawi. Kurde, ogień nam to przesłoni. No dobra, już tego nie pokażę. Jezu, Michu! Dzięki wielkie! 50 zł. Demo, ja ci powiem, że właśnie dzięki takim legendom poradziłem sobie z rozstaniem po kilkuletnim związku, więc w sumie jakiś czas temu i ta legenda mi pomogła, bo ona była tak samo romantyczna jak postać króla Artura z tego filmu, gdzie honor ponad stan. No, dlatego tak jak właśnie nawet mówiliśmy, to jest motywator jakiś, nie? W takiej legendzie, w takiej historii, bo to daje po prostu wiarę na lepsze, daje trochę nadziei, daje siły. Więc to bardzo, bardzo dobrze, że jest coś, co pomaga, nie, ludziom. To jest zawsze na plus, jak najbardziej. Mam nadzieję, że już serio, wszystko gites u ciebie, Michu. I no, takie historie zawsze trochę taką rolę pełnią, nie? Też taką dającą poczucie, że można się dla jakiejś sprawy też poświęcić niekiedy, nie? Dark Souls 3 w porównaniu do Eldena to... Nie no. Elden to takie Dark Souls 3 Plus, nie? W otwartym świecie i z jeszcze lepszym systemem walki, z większą swobodą, no moim zdaniem to jest po prostu coś takiego, w sensie poziom w Eldenie gameplayowy, który nawet nie wiem jak oni mogą ulepszyć jeszcze bardziej, bo w Soulsach akurat brakowało czasami skoku takiego z prawdziwego zdarzenia. Brakowało możliwości faktycznie walki też z powietrza, że wyskakujecie sobie swobodnie i walczycie. To, że po bloku możecie zaatakować, jeszcze że macie te teraz dodatkowe skille, popioły, wojny tutaj w Eldenie. No to jest rozwinięta idea z Dark Souls 3, która tam też była trochę bardziej taka... trochę drewniana, trochę mniej użyteczna w wielu sytuacjach. No mega ciekaw jestem tego, co From Software pokaże w kolejnej grze. Bo Elden Ring to nie była rewolucja, ale to była wielka ewolucja tego, co było dobrze zrobione. I wydaje mi się, że tutaj już jest to na tak dobrym poziomie zrobione, że ja serio nie widzę rzeczy, które oni mogliby jakoś mega poprawić w Eldenie, gameplayowo na przykład, nie? Nie czuję jakiejś rzeczy, że żeby coś mi bardzo wadziło i tutaj przeszkadzało, co jest w Eldenie, gdzie w Dark Soulsach tam no, zawsze było kilka rzeczy, nie? No... No, kwestia kamery nie jest rozwiązana w Eldenie. Na większych przeciwnikach ona powinna dużo bardziej oddalać się od naszej postaci, ale... Ale to takie, kurde, ja wiem, to jest głupie wytłumaczenie, ale że tak było zawsze, ale tak było zawsze. No i pytanie, co jeszcze mogą tutaj zrobić z tym tematem, nie? Dobra, bo ja teraz tak, chcę tu jeszcze zajrzeć tylko, na wprost. I zaraz tam będziemy musieli poskakać sobie, tylko... Czy ja tutaj mogę sobie przejść? To jest droga do Rykarda, nie? Więc to olewamy, słuchajcie.
bo nie chcę się na niego wbijać, tak jak mówiłem, bo ten quest chcę normalnie poprowadzić, a nie chcę go sobie zaburzyć. Lepszego koopa mogą zrobić. Tak, to też prawda. Cześć, kwad. Cześć, kwadrat. Witam serdecznie na streamie. Ja pierniczę. Co tam u ciebie, kopelat? Ja nie mogę. Czy ty już wiesz, kiedy wpadasz? Czy nie, niestety nie będzie to aktualny temat w tej chwili? O kurde, ej, no zapomniałem, że oni przecież tutaj nie dadzą mi żyć, nie? Najgorzej. O nie! Nie! Kurde! Za mało wychyliłem drążek do przodu. No a taki seamless co-op, jak ten mod dodaje, czyli że co-op nie jest przerywany, to byłoby coś, czego faktycznie moim zdaniem brakuje, bo kurde, jak ktoś chce się przywoływać całą grę, to też będzie się przywoływał całą grę i co komu do tego, że ktoś chce ze znajomym sobie grę przejść po prostu, nie? Może Eldena przeszedł już solo, a nawet jeśli nie, to co za różnica? Nikomu to nie szkodzi. Więc moim zdaniem utrudnianie co-opa jest bezsensowne i nie ma żadnego argumentu, żeby ten system moim zdaniem jeszcze funkcjonował w grze. Po 15 latach od premiery Demon's Souls system koopa, odsyłanie się po bossie jest niezmienione, słuchajcie. Oczywiście jest gra po haśle, co jest dużym plusem już, ale no to nadal nie jest to wszystko, nie? Oczywiście to też nie było wprowadzone w Eldenie, to też pamiętajmy. Michu, dzięki wielkie za piątaka, kolejnego donate'a. Jeszcze zadam ci pytanie i serdej spokój. Śmiało! Graj na padzie czy na myszy i klawiaturze? Bo gram na klawie myszy, a może na padzie będzie lżej. Mówię od razu, że z padem jestem obeznany. Wiesz co, jeżeli jesteś obeznany, to ja bym polecał zagrać sobie na padzie, dlatego że te gry były pod pada robione, więc jeżeli jesteś obeznany z padem, to myślę, że będzie ci tak przyjemniej. W Soulsach akurat masz trochę większą kontrolę, moim zdaniem, na padzie, dlatego że możesz dowolnie wypchnąć gałkę, czy to mówimy o sytuacji, kiedy sobie po prostu biegasz, a nie jesteś ograniczony WASD plus posiłkowaniem się kamerą, bo na przykład na kompie musisz, nie wiem, wciskasz W i myszką po prostu się rozglądasz, robisz to w ten sposób na przykład, a na padzie możesz po prostu iść w jedną stronę i po prostu kamerą sobie swobodnie kontrolować sytuację, co jest mega istotne, kiedy walczysz z przeciwnikiem i po prostu sobie go nie namierzasz. Z różnych przyczyn niektórych bossów lepiej nie namierzyć. Więc moim zdaniem na padzie jest wygodniej. I z tego też powodu większość ludzi, co robi jakieś challenge, no gra na padzie. Bo jest po prostu łatwiej grać w grę, zrobioną podpada na padzie. Ale to jest mocno indywidualne, bo są też pewnie, że osoby, co grają na klawie, nie? I powiedzą, że tak jest najlepiej. No i tyle. Ja bym na padzie spróbował. Tym bardziej, jak mówisz, że jesteś obeznany, to już w ogóle jakby... Nie wiem, co cię powstrzymywało do tej pory, żeby nie spróbować. Czemu poszedłeś naokoło? Mogę się jechać windą. O Jezu, no dobra. To zrobimy tak. Że po prostu będę liczył na sukces. Przy okazji zabiję tego gościa jeszcze raz. Z niego jest rzadki drop. Ej, on jest raz w grze czy dwa? Chyba raz, nie? Ten akurat. Mag. A jak dwa razy, to gdzie jest drugi? Ja polecam kierownicę do Soulsów, fajnie się gra. No, Ugo, ty tam nienormalny jesteś, nie? zaglądam do przegrywano. Myślę, że też zagramy sobie, że będzie ponownie jakiś odcinek koopowy w DLC, jak tam wstępnie gadaliśmy. To myślę, że jest spora szansa na to. Tu
zawsze mam chwilę zagwozdki. Na zasadzie... Co dalej? Ale już wiem. Chyba. Wait. Nie wiem czy... O Jezu, się przestraszyłem, biegu! Dzięki za pętaka. Bardzo dużo gram w FIFA, God of War, widzimy na IP, ale jak ktoś tam... Ale jednak jakoś do trudnej gry wolałem podejść jak do CS-a, że ten aim się przyda. Wiesz co, no... Niespecjalnie, szczerze mówiąc, nie? Shock streamer na wizję, braża moda. Już robię klipa wyciętego z kontekstu. A gdzie ten szok? Ugo? Na czym polega ten szok? Tam? Nie, no co oni robią, kurde? Chyba nie tak się to robiło. Aha, ej, zapomniałem, że jestem w Eldenie. I że ja tutaj już mogę sobie na luzie zeskoczyć przecież. I nawet życie nie stracić, Jezu. Przez ten, tego Dark Soulsa 3 na Arch Thrones spatrzyło to moje postrzeganie wysokości. No przecież tamto bym zginął już 3 razy. Puszczaj! Soulsy to nie Remnant. No, celowanie, dokładnie. A nawet w Remnanta, jak już ogarniasz pada, to też tam da radę w miarę komfortowo zagrać. Aczkolwiek na FPS-y to trudne są. No i też jakieś takie gry, typu nie wiem... strategie, czy jakiś Baldur's Gate, to... też wydaje mi się, że na padzie to będą średnio przyjemne. Chociaż nie grałem w Baldura na padzie, nie wiem. Ktoś z was grał? Macie jakieś doświadczenia? To dajcie znać. Cześć, jakby mnie zrzuciła w tej chwili i musiałbym to wszystko od nowa przebiegać. Ej, ona niczego nie dropiła, nie? Ją można było olać normalnie. Baldur's Gate 3 na padzie super, trochę drewna, ale da się. O! Siemanko Kreator, cześć, witam serdecznie na streamie. Słuchaj, widziałem twoją wiadomość, ale jeszcze jakby... W sensie widziałem, że pisałeś, ale jeszcze nie odczytywałem. Będę sprawdzał dzisiaj. Widziałeś, nie? Jak wysyłałem. No jutro ten vlog z Japonii będzie wlatywał, słuchajcie, jak coś, ponad godzinę. Godzina i jedna minuta. Tyle trwa ostatni już materiał, więc jak ktoś nie widział, to... Zachęcam do nadrobienia całej serii japońskich vlogów na kanale na YouTubie. Tak, vlogów. Normalnych vlogów. W najbliższym vlogu będzie najwięcej rzeczy takich... gamingowych, technologicznych i tak dalej. Chociaż nie tylko. Ale generalnie będę pokazywał wam różne dziwne rzeczy soulsowe, jakie tam znalazłem też. Michu, ale żeś się rozbestwił, co? Ja jestem top 1 fan of Gothic i wszystkie części, plus kroniki ograne w tysiące sposobów. Ja pierniczę. No ja jestem dziwak, bo ja najbardziej, ale to z uwagi na sentyment, lubię Gothica 3. Nikt na świecie, ja. Ale no, tak już mam po prostu. Dzięki wielkim, Michu, za piątaka. Kolejnego. Cześć, Ugo, trzymaj się. A który już masz tam tron w Arch Thrones? Ej, dobra, tu już niczego nie było, nie? W sumie ja tylko jeszcze muszę tam z drugiej strony ogarnąć wejście. Chyba stąd będzie najbliżej. Ja mam serię z Gothica, ale ona jest taka stara. Trzeba będzie kiedyś jakieś nowe podejście zrobić, koniecznie. Ej, ten remake jest w ogóle niezagrożony, nie? Gothica. Tam coś się w Piranii przecież działo niedobrego z ich stabilnością, ale kurde, no mam nadzieję, że tego goticzka to doczekamy się. Źle poleciałem w ogóle. Ze świątyni Eiglei chyba to miało być. No może na remake'u, no. A to nie był jakiś ich... Że Pirania nie robi remake'a, ale to nie było tak, że jakiś tam ich pododdział to robił? Na ich zlecenie, czy coś takiego? Czy podwykonawca, nie pododdział?
Kurde. Bo gdyby tak było i na przykład by upadli, byliby niewypłacalni, to byłaby lipa pewnie, nie? Ale no, można gdybać. Nie wiem, nie znam tematu dokładnie, więc tak tylko pytam, próbuję dopytać się, jak to tam działa. Remake robi THQ. No dobra, ale wiecie jak to działa, czy nie wiem, THQ posiada pełne prawa do tego Gothica, czy po prostu, nie wiem, Pirania im to sprzedała, czy jak to tam w ogóle wygląda, że oni to robią, czy Pirania nie ma z tym totalnie nic wspólnego, oni nie zlecili jakoś tego, wykonania tego remake'u? Szczerze powiem ci, że dziwi mnie, że ten kanał jest taki niedoceniony. Niestety niedawno go ogarnąłem, ale jest złoto teraz i dzięki już oglądam. Dzięki, Michu. Nie, no wiesz co, ja ci powiem tak, ja jestem naprawdę mega zadowolony z tego, jak tutaj to wszystko wygląda. Zwłaszcza w ostatnim czasie jest naprawdę super. Nie mam ciśnienia, żeby ten kanał był totalnie topką jakąś niesamowitą, bo ciężko byłoby też o to tak naprawdę w tej chwili i myślę, że trochę inne rzeczy powinienem robić, żeby do tego doprowadzić. Ale no co ja za to mogę, że no nie gram w gry, które mnie nie interesują, nie? Nie będę grać w coś na siłę, bo tylko coś jest popularne na przykład. Tak to już jest, taki jestem, no i tak to już robię od wielu lat. I nie planuję, żeby coś się w tym zakresie zmieniało, no. Kurde. Ej, oberwał, a chwycił mnie. Ej, Ugo, jeśli jesteś. Kurde, powiedz ty mi jedną rzecz odnośnie Archfrons. Jak ty w tej katedrze uratowałeś tego NPC? Gdzie jest klucz do niego? Bo kurde, przeszedłem całą lokację i nie mam tego klucza. Czy to w innym tronie jest do zdobycia? Ale wątpię. O, więc tuż będzie, znaczy run. Elden Drip? To tyle, nie? Tutaj nic więcej nie było. W ogóle jakby tak się zastanowić, to cała historia Eldena też jest dość taka dołująca tak naprawdę. Pod kątem tego, że macie do czynienia no de facto z takim upadkiem trochę, nie? Też ludzkości w pewnym sensie. Zaburzeniem całego porządku na świecie, jaki tam u nich panował. I wszystko się kręci wokół w sumie umierania tak naprawdę. Ale mimo wszystko, nie wiem, trochę ze sprawą sentymentu, ale nie tylko. Wydaje mi się, że po prostu ta jakby lorowo jedynka, Dark Souls 1, to totalnie bardziej mnie kupuje, nie? Ale właśnie to jest demo, fajnie, że interesujesz się produkcjami, które mi tylko chcesz, a nie grasz w krapy pod publikę i naprawdę nie masz takich kanałów. Dziękuję bardzo, Michu. Naprawdę doceniam. Aż zobacz, co zrobiłem. Zagrałem na pamięć! To był kawałek w drugą stronę. Dobra, nie będę ich wybijał teraz, tylko przebiegnę to. Urządzenie do PS3 działa. Wait, pod serduszko mi zasłania. Kurde, no! Odcineczek z Dark Souls 2 wchodzą. Odcineczki, ach, dobra. Kurde. Sorry, Krator, musiałem się domyślać, co napisałeś, bo to serduszko, co jest na czacie, to mi kurde przesłanie na YouTubie i ja nie mogę tego wyłączyć w żaden sposób. Jak mnie to irytuje, nie? Że na YouTubeowym czacie takie coś jest. Nie kumam, o co tu chodzi. W to, wiecie, serduszko, co można poklikać i tam wtedy jakieś emotki lecą. O, tak jak teraz, patrzcie, klikam. Nie wiem, czy widzicie te emotki na YouTubeowym czacie, ale tak chyba powinno to działać. Urządzenie do PS3 działa, odcineczki z Dark Souls 2 wchodzą. Tak, to jest bardzo dobra informacja, że jednak nie zostało zniszczone przy tym delikatnym ochlapaniu, niezalaniu może nawet. Jaką klasą grasz? Wiesz co, nie ma czegoś takiego jak klasy w Eldenie, tak naprawdę to jest klasa początkowa, to jest wybór ekwipunku początkowego i tylko statystyk, które masz, ale tu nie jesteś przywiązany do niczego, ale wybrałem sobie chyba samuraja na tej postaci, tak mi się wydaje, bo to uważam, że jest
najlepsza klasa, jeżeli chcesz walczyć w zwarciu, na dzień dobry. Znaczy, człowiek znikąd, nie? W sensie tam klasa ta pusta taka, no to jest najlepsza tak generalnie, bo wszystko robisz pod siebie. Ale samuraj, no dostaje bardzo fajny ekwipunek na start, łuk, dobrą tarczę, która ma 100% redukcji od obrażeń fizycznych. Ma bardzo najlepszą zbroję tak naprawdę, a tak możesz rolować szybko, mając ją wyekwipowaną, więc to jest ekstra. Gram pod zwinność i pod wiarę. Czyli no, kosy i inkantacje. Na telefonie tego serduszka nie ma? Ej, a to jest mega dziwne, bo to takie TikTokowe, to bym wręcz pomyślał, że na telefonie to będzie. Forsowane, tu miałem wyskoczyć. O! Lądwa mostów. Ciągle żywa kład, słuchaj. Niestety. Jezu, Michu! Dzięki za 25 zł jeszcze. Mam takie pytanie dodatkowe. Mógłbym się z tobą jakoś skontaktować, bo nikt z moich znajomych nie gra. Już. Nie gra w Eldena i czasami, żeby po prostu pomóc w przejściu, dalej bym, żebym nie rage'ował za bardzo. Wiesz co, zawsze można mailowo, chyba najbezpieczniej, albo po prostu na streamach pisać, ale też jeżeli chodzi o taką grę, to powiem szczerze, że na streamach, właśnie w ramach tej serii sobie grywamy, więc jakby co, to wpadaj i możemy w trakcie streama pograć na spokojnie. Tarczy ze 100% fizycznie dostaje? No. Ej, totalnie się zagubiłem tutaj. Szukam tej windy, gdzie ona cholera była? Wiem, że ten mnie goni już. Wężowy. Gdzie ona kurde jest? No przed chwilą tam byłem tyle razy. Ej, to nie było takie na pamięć. Takie złe. Bo tego nie zdobyłem. Skarabeusz szlachetnej łzy, proszę bardzo. To wygląda jak serio, jak iluzoryczna ściana, ale to nie jest taka ściana. Dobra, i tu sobie możemy zeskoczyć, nie? No. O to miejsce mi chodziło. Nadrobiłem sobie najdroższy stream i rzeczywiście szok. To chyba zupełnie osobna firma niezależna od twórców Goticzka. No, już wiem, to fakt, no. To nie oni. Czyli spoko. Ej, kurde, serio? To tutaj mnie doprowadziło? No dobra. Dużo mi to nie dało. Ej, ja już wiem, jak to się robiło. O Jezu. O Jezu, dobra. To po prostu z tych drugich... Z tego drugiego przejścia muszę skorzystać, które mamy. Bo wiecie, czego ja szukam teraz? Próbuję dostać się na drugą stronę tego miejsca, gdzie... No już byliśmy nawet. O, tam. Tam na drugą stronę. Pamiętacie, jak tam się szło? Bo wydaje mi się, że tam się schodziło od tego punktu łaski, gdzie jest Lady Tanith i tam trzeba było pójść przez jedną z ukrytych ścieżek po prostu, żeby tam się dostać, ale może głupoty gadam, nie pamiętam tego. Pamiętacie, jak tam się szło do tamtego skarbu? Odcinek z Archthrones wleci jutro. Jutro będzie tak, Archthrones, Ronin i vlog. Plus stream. Na prawo? Co, stąd? Nie, chyba. Nie, no gdzie? Nie, na prawo tu nic nie ma. Chyba, że tu zeskoczyć. Co robi tyłek? Nikt nie pamięta? Ewentualnie można wpaść na Discorda, gdzie będzie więcej pomocnych dusz. Tak, też oczywiście na Discorda zapraszam.
A, że zeskok, dobra, okej. Dzięki, no faktycznie tego tutaj nie robiłem. No! To nie! To jest początek. To tu byliśmy. To nie jest to. Zeskok nie jest rozwiązaniem tego. Tu byliśmy przed chwilą. Tu też nie ma żadnego przejścia. Kurde, nikt nie pamięta. Zeskok tam, gdzie byłeś z klatkami pod tobą. No ja schodziłem tam po tych klatkach, to tam nie da się dojść. Kurde. W ogóle ten atak można fajnie wykorzystać do glitcha, nie? Dobra, czekajcie. Jesteśmy tutaj. Ściągnę sobie ten syf. A tutaj, tak? Tu. Okej. O Jezu, dobra. Totalnie o tym zapomniałem. Nie będę ściemniać, nie? Serio, nie pamiętałem, że tutaj takie przejście było. Ale to jest dzika lokacja. Dobra, tu nic nie było też. Dzięki wielkie. Jezu. Ty się z tym biczem ogarni, koleś. Danska! Dzięki wielkie Danska XD za 19 miesięcy suba. 19 miesięcy i to jeszcze z rzędu. Witam na Twitchu po raz kolejny. A bo w zasadzie to... Dziękuję za przedłużenie, po prostu, bo tutaj nigdy nie... nie było cię poza tym gronem, za gronem subów. Wielkie dzięki za wsparcie. Już kurde, niemalże 2 lata, nie? Ale to leci. Dobra, mamy to, dziękuję, słuchajcie. A, nie będę ryzykować. Zrobimy tak najpierw. Chociaż tutaj też obrażeń chyba by nie było, to jest w końcu Elden. A więc tutaj można naprawdę szalone upadki przeżyć. No! I to wcale nie było takie bezsensowne, bo kurde, okej, to nie była jakaś giga super ekstra broń, ale łuk runiczny to jest coś naprawdę istotnego i to jest w ogóle, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale dobro niestety ograniczone w Eldenie. Nie możecie sobie tego kupować bez końca, nie? Dobra, czyli tak, to mamy... Ktoś mnie tu atakuje? Nie. To mamy temat ogarnięty. Możemy przejść sobie jeszcze tutaj na chwilę do naszych NPC-ów, sobie z nimi pogadać. Jak wychodzisz do sali z tymi klatkami, tam prawo przykrywanie trzeba zaskoczyć. Tak, 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 dobra, Makiu, dziękuję. Kład, rozumiem, że polecasz te całe Helldiversy. Dużo osób w to grało i wspomina o tym ostatnio. Ukryć to taki żar, no. Zwiększa HP. Ja tego nigdy nie używałem, podobnie jak żarów. Ej, naprawdę Del Piero nigdy nie korzystałeś z mechaniki run w tej grze? Kurde, coś co jest core gry. Oho. Ten się pojawił. Świetny głos, nie? The serpent slaying spear in the Lord's chamber, worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. Dobra. The great serpent. Trochę czat przesunąłem. Unspeakable monstrosity. To prawda. Jeden z najbardziej pokręconych bossów, jeżeli chodzi o design, moim zdaniem, w Semeldenie. Namoga, jaka łza jest pomocna? Wiesz co, nie mam dużego doświadczenia z łzami, ale wiem, że łza na śladowce mimo nerfów jest bardzo dobra. Serio? Nie miałeś tego NPC nigdy? Okazji spotkać? Czarowniku? Ja go za każdym razem w swoich playthroughsach mam. Nie.
Czas leci, ma się wrażenie, jakby to było wczoraj. Nie wiem, czy to polecaliście pod mistykę. Dobra, nie jestem w temacie. O Jezu. No tak. No nie o łzy naśladowcy chodziło, nie o pomocników. No ja mam akurat tą... Załamał się chłop. Zaraz wam pokażę w takim razie. Znaczy Paweł, zaraz ci pokażę, która to jest łzana moga, bo mam ustawioną w miksturze, w eliksirze i właśnie muszę tego się pozbyć też. Dobra. Się załamał. List do Bernala. If you should accept, I'll next see you on the field of battle. You still... Mogę wykupić pozostałe, że pozostałe pioły wojny w sumie do kolekcji. Bernala, w sumie możemy sobie posortować. Pisemna prośba z wulkanicznego dworu zaadresowana do Bernala, zdradzające imiona dwóch poszukiwanych zmatowieńców. Wargram, rozstrzelały wilk, Wilhelm, błędny czarodziej. Obu można znaleźć w Leyndel, królewskiej stolicy. Dokładne położenie wskazuje czerwony znacznik na twojej mapie. No, wszystkie drogi, słuchajcie, do Leyndel prowadzą w tej chwili, zwłaszcza. No i też szczególnie, że nie chcę z Rykardem walczyć w tej chwili, bo nie chcę sobie tego questa zepsuć, więc za chwilę będziemy po prostu musieli tak obrać już ten kierunek. Jest to po prostu bardzo nieuniknione. Możemy z Rają jeszcze pogadać w sumie, zanim się przeniesiemy na Gelmir, bo na Gelmir jeszcze dwa punkty chcę odwiedzić, dwa punkty na mojej mapie. A co jest z Rają? Przewrót. Czemu jej... A, tu jest, dobra. Myślałem, że była w tym pierwszym. Kajdany Moga trzeba będzie zdobyć też, no. Dobra lokacja, ten wulkaniczny dwór. Tak! Tak, jedna... Też z najciekawszych i z takim mega mocnym klimatem, nie? Takim... Że tutaj każdy prawie jest odszczepieńcem, każdy ma jakieś swoje interesy, taka gierka tutaj jest. Mocna, takie tarcia. Uważam, że też w ogóle soundtrack świetnie dopełnia tę lokację. Jak najbardziej. Opowiedz jej o ciemnej stronie wulkanicznego dworu. Dobra. Czy jeżeli to opowiemy, to ona wtedy pójdzie tam niżej, nie? Dobrze pamiętam. I tam można z nią pogadać. I będzie trzeba ją jeszcze jakoś uratować. Ona może... Chcemy doprowadzić do tego, że ona ucieka z wulkanicznego dworu i żyje. Czy ty tutaj robisz zakończenie z wojnożercą? Nie. Pytam po prostu jakąś broń pod mistykę, bo zacząłem 3 razy od nowa, a tak już nie gra. Tak, poprosisz, by ją zabić, to nic nie robić, no. I want to know how I was born
and met Lady Tanith. One day, I hope to call her mother once again. I coś mi się wydaje, że jakiś DLC to wyjaśni. Nie wiem, czy pierwsze, może będą dwa DLC. Ale to jest tak urwany wątek w ogóle. Mam nadzieję, że pewnego dnia znów będę mogła nazwać ją matką, tym razem z głębi serca. I Lady Tanith czekająca na ponowne nadejście Rykarda, nie? To też jest bardzo, bardzo wymowny temat już po całym tym questie. Kłopoty Zorayas. Zorayas has placed her trust in you. All the more reason I must tell you that something. Myślisz, że temat, kiedy Lady Tanith leży przy ciele Rykarda, mówi, że w końcu pan się odrodzi i go pożera, że to jest tak po prostu urwane? Mi się wydaje, że to jest raczej coś takiego jak było z. O Jezu, nie Horalu, tylko z Nefelilu. Że temat nie był dokończony i niedopowiedziany przez to, że nie był ukończony w grze. Takie mam przeczucie, że tutaj ten temat powinni dokończyć. Kiedy będzie mógł bity? Za jakieś 40 minut? Pół godziny? Coś takiego. Dobra. Jeszcze dwa tematy na Górze Gelmir ogarniemy tylko. Jak ktoś jest chętny na koopa, słuchajcie, to zapraszam. Tutaj najpierw pójdziemy. Tu. Jaskinia wulkaniczna. To będzie pierwsza lokacja. Dobra. Tu nic więcej nie możemy już powiedzieć. Nie wiem, czy może przodować trzeba by. Kiedy kontynuacja Dark Souls 2 na PS3? No... Wiesz co, będę nagrywał ten odcinek niedługo, także będzie dostępny w sobotę, tak myślę. Bo jutro będzie Archfrost, Ronin i vlog. Nieobecny Zorayas. O, czyli już. Not as the manor's proprietress, but as Zorayas's mother. If she discovers the answer to her question, and it causes distress, have her drink this potion to purge that which would cause her pain. Kurde, na wszystko mają miksturę, nie? Selwis też. My wish is a grave disrespect to her. No different than the Erd Tree's imposition. But I've no choice. It must be done. My wish is a grave disrespect to her, but I've no choice. It must be done. Dobra. Ona już więcej nam niczego nowego nie powie. No Góra Gelmir jest dość trudna, nie? W ogóle. To co? Siadamy i lecimy do niej. Ona już chyba tam powinna być dostępna. Wiem, nie damy jej niczego takiego, no. No. Koop za ile? Za 5-10 minut. Kwestia tylko, żebym dobiegł do Zorayas. I chyba ze świątyni byłoby najłatwiej, najszybciej. Bo ona jest tam teraz na samym dole, nie? No to wątek Zorayas jest w 100% skończony. Została happy ending, mało w którym NPC to się tak kończy. No, to prawda. Chyba, że jeszcze w DLC coś odwalam. Się okaże, że to nie jest happy ending. Czy masz może jakąś stronkę, czy coś z rozpisywanymi questami? Jak je ukończyć? Czy z głowy lecisz? Jeśli masz, to mógłbyś podesłać. Nie, tutaj akurat bardziej na pamięć plus dopytuję. Nie pamiętam totalnie każdego questu, bo one też się dość mocno rozgałęziają czasami i no, większość z nich możesz na różne sposoby ukończyć, niekoniecznie pozytywne. Plus musisz pamiętać, do której lokacji na przykład możesz wejść, a do której nie powinieneś wchodzić, jak robisz jakiegoś questa.
Ale jeżeli chodzi o to, to moim zdaniem najlepszą stroną do tego jest YouTube po prostu. Jak znajdziesz sobie, wpisz questa po prostu i zobacz film z poprowadzeniem tego questa, bo to jest coś moim zdaniem najłatwiejszego, bo przy okazji możesz zobaczyć, jak ktoś tam idzie, a nie tylko przeczytać, nie? Jest najmniejsza szansa, że się pomylisz z czymś po prostu w ten sposób grając. Mog jeszcze żyje, niestety. I będziemy lecieć do niego niedługo. Co, będziesz już tutaj? Jesteś. Nikt nie przyjdzie? Chyba nie. Jasne, kreator, spoko. Rozumiem. Postaram się też po streamku tam jakoś trochę później, ale dzisiaj odpowiedzieć. Jak coś na Insta. Dzięki wielkie, że wpadłeś. No i do zobaczenia następnym razem, czyli jutro tak naprawdę. Nie wiem, czy o 18, może o 19 jutro. Jeszcze zobaczymy. No... Nie, nie ma opcji, że cię zabiję. Just call it intuition. But this, free me from this accursed frame. Boże, daj napój zapomnienia, nic nie dawaj. Marek, dzięki wielkie za wsparcie. Marek Severin 22, bardzo dziękuję za suba z Prima na Twitchu. Wielkie dzięki. Serio, restart gry teraz nam da? Coś? Nie, chyba trzeba by... Dobra, mogę spróbować. Ale wydaje mi się, że trzeba będzie od nowa przeładować lokację i przebiec to. Wydaje mi się, że tak będzie. Jeśli to nie zadziała, to trzeba jeszcze Rykarda zabić. Okej, no na to trochę poczekamy. Co jest? Pobieranie nowszych kalibracji. Co tak długo? Ej, czajcie, że Elden Ring wyszedł 2 lata temu, to jest totalnie nienormalne dla mnie. Chore to jest. W ogóle tego komunikatu w grze nie przetłumaczyli. Halo, gdzie są tłumacze? Kiedy? Przecież premier miał w lutym, no nie? Chore to jest. Zadupca ten czas. Po Rykardzie dopiero. Dobra. No to moi drodzy, koop. Jaskinia wulkaniczna najpierw, a potem grobowiec bohatera Gelmir. A, ja jeszcze nie dotarłem tutaj przez ścieżkę Aleksandra. Tylko pytanie do was, bo nie pamiętam. Czy ja jestem w stanie to przejść teraz tutaj? Czy ja muszę... Nie wiem, pokonać Rykarda, żeby tam wyjść za niego? Znaczy, za Rykarda jakoś i dostać się do Aleksandra? Chyba nie. Do Aleksandra już normalnie powinien bez bossa być w stanie dojść. No właśnie, więc z którego punktu łaski, kurde, tu się szło? Bo tutaj ten zeskok jest śmiertelny. Musi dokończyć tego wulkanu, ale z góry Gelmir, w sensie z drogi nieprawości, na przykład tu jakoś? Nie, no chyba... Centralnie, bo wiem, że tu się szło. Tu się jakoś szło. Tu, tutaj jest to i wozimy. Tam, gdzie ten boss aha, przez kanion cały, mówicie? Czyli, że najlepiej byłoby z pieczary pójść. Na to by wychodziło. Dobra, dzięki bardzo. To szybko to przebiegnę jeszcze, żeby to już było też z głowy. Możecie jak coś... Słuchajcie, jak ktoś jest chętny na koopa na PlayStation, to zapraszam tutaj. Jaskinia wulkaniczna na północy. To tam sobie strzelimy. Tę lokację i jeszcze... I jeszcze później tutaj. Grobowiec bohatera góry Gelmir. Tam Gelmir. Grobowiec bohatera Gelmir po prostu, okej. Okay.
Aha, z dziwicy porwaczki też spoko na dół, ale tutaj też. Dobra, no to przejdziemy tędy. Siemanko, mak konieczny. Wszystko spoko, fajny progres mamy. Już duża część wulkanicznego dworu jest ukończona. Tak naprawdę wszystko będzie załatwione, jak już teraz tutaj tylko jeszcze podjadę sobie. Choć to już jest bardziej wulkan, góra Gelmir, no nieważne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o progres, to zrobiliśmy cały wulkaniczny dwór, można powiedzieć. Jedynie co to Rykard zostaje do bicia już na deser, ale to dopiero w późniejszym etapie gry sobie zrobimy. To znaczy, jak już ogarniemy szczyt olbrzymów i dopiero wtedy po tamtym bosie. Znaczy bosie, po inwazji questowej, tutaj Hozloa jak ubijemy, będącego bardzo daleko, Juno Hozlow, to on jest tam w okolicy w ogóle tego ptaka śmierci nocnego, najgorszego w grze, najbardziej wymagającego, to wteddy przejdziemy sobie do Rykarda i go ubijemy. Także jeszcze stolica i dopiero potem tamto załatwimy. No nie chcę questa sobie tam rozpierdzielić. A już się tak rozpędzał, już taki szybki był! Skurczybyk. A tu proszę, złapany! Co tutaj tyle medus jest? Co z wami? Dobra, nie będę ich rozwalać. Klucz kamiennego miecza. Mam pytanie, czy nagrasz kiedyś serię z Gothic 1 z DirectX 12? Co, nie wykluczam, ale... bardziej na remake'a w tej chwili bym czekał. Ten remake ma w tym roku wyjść chyba, nie? Ale chyba nic więcej nie wiadomo, przynajmniej... Mi. Mi nie wiadomo. Raxo, konsol również. Zbroja mnicha ognia. Proszę bardzo. To jest na 99% pewne, no ale tak naprawdę jak ktoś ma ochotę się wstrzymać, to w sumie chyba niczym nie ryzykuje, bo wątpię, żeby dodatek miał potroszyć, tak. By sobie w stopę strzelili. Taka śmieszna jest animacja na kosie, kiedy backstabujecie. No, jakoś tak gładko idzie z nimi. Zazwyczaj się w ostatniej chwili obracali i byli w stanie pokrzyżować mi moje plany. A tu proszę. Jakoś to poszło. Ała, ała. Się wykrwawię zaraz. Jak tak to będzie wyglądało. No, niesamowita walka na wierzchowcu. Tu się możemy dostać. No właśnie, tego szukałem. Port Light. O, żeż ty. To tutaj był nasz Ala Smaug. Z trailera. Po raz pierwszy. No bo on też na szczytach olbrzymów występuje, nie? Jeśli mnie pamięć nie myli. On ma też bardzo dobrą broń pod siłę. Ło, kurde, Arek, dzięki wielkie za 22 eurosy. Wielkie dzięki za takie wsparcie na super czacie na YouTubie. Dzięki wielkie. Co jest, kurde?
Piekielny pastorał prałata, słuchajcie, no. Nazwa zabójcza. Bardzo dobrze też ta broń w ogóle wygląda na tym obrazku. C, siła, E, zręczność. No, 45 punktów wymaga. To chyba tutaj można S-kę osiągnąć, jeżeli chodzi o skalowanie, nie? Najlepsze możliwe w grze, tak mi się wydaje. Jak na C się zaczyna, to nie powinno być problemu, żeby do S dojechać. Występuje, ale inny. Ten tutaj jest wyjątkowy, nieco inny. Okej. Okay. Czyli to jednak ten trailerowy. Cel strumyka osiągnięty. Tak! Jak najbardziej, Arek. No to już, kurde, z nawiązką wręcz bym powiedział. Dziękuję bardzo za to wsparcie. Żałośni głupcy. Nigdy mnie nie znajdą. Aha. Amulet ognistego skorpiona. Hehe, przecież obiecuję. Niebawem wrócę do wulkanicznego dworu. Okej. Okay. Złote runy. To tym jednym superchatem, Arek, już cel żeś zrealizował tak naprawdę. Dzięki wielkie, naprawdę. No dobra. To... prałat rozwalony. Chyba niczego tutaj jakoś specjalnie więcej nie było do zdobycia. I możemy się kierować już na spokojnie, z czystym sumieniem, na zewnątrz i jechać w stronę Aleksandra. Tam też będzie jeszcze oczywiście magmowy żmij do pokonania. Czemu się nie odpalił? Ej, no jestem na zewnątrz już. Halo? Dziwna sytuacja. Chyba tylko raz się zsunąłem z nierówności, ale to też nie powinno przeszkodzić w jakby przewołaniu wierzchowca. No nieważne, dobra. Mamy to, słuchajcie, załatwione. Tu jakieś niedobitki pozostały. To zrobimy z nimi to, co trzeba. Ekstra. Nie no, Arek, wiesz, nie chcę przeginać, nie? Jeśli chodzi o to. Konik się nie doczytał, no coś, kurczę, poszło nie tak ewidentnie. Cześć, Poland, witam serdecznie, wpadłem na chwilę życzyć wszystkim wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, no, oczywiście na święta. Chciałem na koniec streamka rzucić, ale jak jesteś na chwilę, no to życzę udanych świąt, spokojnych. Spędźcie je tak, jak sobie to po prostu planujecie, tak zawsze. Zawsze tak mówię, bo uważam, że to jest najważniejsze, żeby każdy po prostu był zadowolony sposobem, w jakim spędza święta. Jak ktoś woli przy kompie, spędzajcie w ten sposób. Jak ktoś woli siedzieć cały dzień i rozmawiać, spędźcie tak, śmiało. Mam nadzieję, że wam się uda po prostu fajnie to spędzić, spokojnie i z dobrym jedzonkiem. Oziemandias, o kurde, cel strumyk osiągnięty po racesa i kot Faflun jeszcze wspierający, ja pierdzielę. Dzięki wielkie, Oziemandias. Witam serdecznie na streamie. No to kurde, grubo. Cześć, Konradzie. Kot Faflun, nowy wspierający. Dziękuję bardzo. Ożeż ty. Już mnie zauważysz? Magmowy żmiju. Drugi dzisiaj na streamie. A ogólnie to trzeci w ciągu naprawdę chwili, jak gramy. No dobra, a ja nadal niesamowitego eliksiru sobie nie zmieniłem, słuchajcie. Ta zbroja jest do zdobycia za pomoc Patchesowi z wulkanicznego dworu w zabiciu jednego gościa, który jest po prostu przy magmowym żmiju, tak naprawdę, po magmowym żmiju, tam na drodze do Altusu, tej alternatywnej. Ej, on mnie chyba trzasnął, a ten krzyk oznaczał to, że się dopaliłem i od tej lawy po prostu zginąłem. O kurde, ale mi przefasolił, co? Dziękuję, Arku. Co za wrzaski. No właśnie dlatego wydaje mi się, że od ognia zginąłem, nie? Że stąd te wrzaski. Dobra, stamtąd po prostu wyjeżdżam i tyle. Także jutro się zobaczymy na streamie,
A potem już po świętach we wtorek, myślę. Tylko we wtorek będzie trochę później ten live. Myślę, że około 20.30, może 21.00 zaczniemy. A potem już klasycznie. Bo musiałbym... O kurde. Kilka rzeczy jeszcze ogarnąć. Ej, on jest znacznie mocniejszy niż ten na wulkanicznym dworze. To jest śmieszne, bo on jest jakby przed wulkanicznym dworem. Więc jest wcześniej. A dalej jest łatwiejszy w takim razie wariant tego bossa. Dziwne. Dobra, mamy go wytrąconego, no ale... Ej, no nie, no bez jaj. Dobra, nie dobiłbym go. Jak Kalamit robi normalnie, nie? Nie tylko zresztą. O Jezu, już do tej kolejnej fazy doszedł. Ciężko będzie. Cholernie mocny jest tutaj. A czy to też trochę wynika z tego, że moja kosa, no, jedna się do końca nie sprawdza na płonącym przeciwniku. O kurde, ej, może teraz się uda? Powinienem go najpierw normalnie uderzyć. Nawet obiema kosami, a dopiero potem ten atak specjalny zrobić, ale dobra, no już niech stracę. Ło, krwawienie weszło. Powinno się udać. Kurde, jeszcze przeżył. Nie no, błagam. Błagam. No, bez przypału. Bez mega wtopy się udało. Proszę, no, wskrześ mi go. Serce smoka już drugie na tym streamie jest zdobyte. Nowa smocza moc jest dostępna w katedrze smoczej komunii. Bardzo, kurde, dobrze. Rozejrzyjmy się na spokojnie. Wyzbierajmy te przedmioty. O Jezu. Aleksander, gdzie ty jesteś, kurde? Nie ma go tu? Jest. Czuję, że żyje. Gorące źródła. Piękne dźwięki. One shot, one kill. No. Tak to wyglądało. Ale dobra, już padł. Już padł skubany. Najgorsze miejsce do rozmowy z NPC. Ciebie poszukuję. Czy masz również fanów z Media Expert? Nie mam pojęcia, Arek. Myślę, że... Znaczy, miałem jednego widza. Kiedyś wspominał, że tam pracował. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Możesz z nim gadać z tego kawałka góry? Serio? Słoik. Serio, mogę stamtąd gadać? Trochę ciszej go słychać, ale okej. Chłopy na samym nie są jak, no. Nie, no nie mogę z nim gadać. To bliżej tam gdzieś jest jakiś ten kawałek chyba. A nie, mogę, okej. Fajnie, doskonale. NPC z tym można gadać z największego dystansu, nie? Nie gadałem z nim nigdy w ten sposób. Myślałem, że to jest za daleko. Dobra. On mówi o Kaelit, nie? Tej... Nie, on nie mówi o Kaelit. On nie mówi o Kaelit. No w sumie... Już tam mieliśmy mieć to spotkanie, ale go nie mieliśmy. On przed Radanem tam jest. Może starszy brat magmowy brzmi? No ten jest mega mocniejszy niż tamten wcześniejszy. Zdecydowanie. No dobra, Aleksandra w takim razie zostawiamy, bo zrobiliśmy tutaj z nim wszystko, ale to nie jest koniec naszych interesów w tym miejscu, bo mamy jeszcze do... O kurde, dawno was nie było. Myślałem, że wy, kurde, poza pogrobność się nie wychylacie, a faktycznie tutaj były. Mamy do sprawdzenia jeszcze punkt łaski, który tutaj będzie.
Jezus Mariarek, jak ty szalejesz? 11 euro na superczacie, dzięki wielkie za wsparcie. Co jest, kurde? Aż mi normalnie przypomniałeś tamtego streama, nie? Gdzie też tak się, kurde, szaleństwo zaczęło z twojej strony. Bardzo dziękuję, Arek. Kurde. Ja uwielbiam te miejsca, nie? Zawsze pełno runów, run można znaleźć. Tam u góry jeszcze chata jest. No, coś dużego tu musi walnąć. I tym czymś dużym. I sobie za chwilę z tym czymś dużym zawalczymy, tylko najpierw zajmiemy się tymi mniejszymi wrogami. Zmącona magma. Ja trochę nie kumam tego, czemu po tak mocarnym bosie, jakim był ten magmowy żmij, który ewidentnie jest zbuffowany, jakoś podkręcony, dostajemy takich słabiaków, nie? To jest dziwny zabieg. Trochę. Siemanko, Daniel. Witaj. Dobra, niedźwiadku, zapraszam. Czy on poszedł sobie spać? Super. No, mieli uśpić czujność, ewidentnie. O kurde. No na nim zdecydowanie lepiej bez loka mi się walczy. Bez namierzania. Proszę bardzo. Tak powinniśmy zrobić. Trafić go raz, a dopiero potem wykorzystać atak specjalny na dobitkę. Proszę bardzo. Super. Dziwo w miarę poszło. Zobaczmy, co tutaj było. Pewnie jakiś kamień do ulepszania. Standardowo, tak, na 6 poziomie. Zwykły kamień kowalski. Mogło być lepiej, no ale nie ma co narzekać wiecznie. A propos słabiaków, tak. No to taki kontrast, nie? Tutaj twórcy chyba dość świadomie stworzyli. Na chwilę uśpili waszą czujność po tym magmowym żmiju, a za chwilę znowu skok, nie? Taka sinusoida. Easy, hardcore, easy, hardcore. Dobra, tu jest ostatnia chata. No ale już niczego gorszego nie będzie na pewno niż ten niedźwiedź. Gdzie tu jest ten skarabeusz? No to mały niedźwiedź, bo jeszcze nie wyrósł na takiego mordercę. Co jest? No! Mhm, to nie tu. O tego chodziło tylko? Serio? Aż tak głośno bym cię słyszał? Kurde, no serio? Już myślałem, że go nie trafię. Sorsy są w ogóle dziwne. No, są specyficzne. Niekiedy. Czasami bywają bardzo niekonsekwentne też. Thank you. Ale często to jest świadomy zabieg, mam wrażenie, żeby trochę karać za grę na pamięć. I zaskakiwać, nie? Szopa rzemieślnika. Build pod zręczność i wiarę, bo inkantacjami trochę się tutaj bawię, chociaż trochę to też jest zaniedbane z mojej strony ostatnio. Dobra, możemy rękawice cięższe ustawić w końcu.
Dzięki temu poddewelowaniu dużego zapasu nie mam. Ale nawet takie mogą wejść. Bliźniacze rękawice to już naprawdę bardzo w porządku element wyposażenia jest. To już jest bardzo dobry element wyposażenia. Boże, co to za takie nagromadzenie tych? Ej, w życiu nie pamiętałem tego etapu. Thank you. Bardzo dziękuję za followki. Zmieniłem statystyki na malenie. No, ja będę też modyfikował na pewno statystyki przed DLC. Na siłę. Ralf9292, dzięki wielkie za subskrypcję po raz pierwszy. Witam w gronie subskrybentów na Twitchu. I zachęcam też wszystkich subskrybentów, słuchajcie, nowych, jak i tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, do tego, abyście sobie powiązali Twitcha z Discordem, bo wtedy dostaniecie z automatu rangę suba na Discordzie. I dostaniecie dostęp do specjalnego pokoju dla subów. Co ona robi? Ha, bo to taka szalona, bez głowy, słuchajcie. O kurde. No, to jest nieprawdopodobne, że oni zmienili całkowicie zestaw ataków, nie? I to jest jeszcze bardziej porąbana żelazna dziewica niż te inne. Jeszcze bardziej oszalała. Zobaczcie, co ona odpierdziela tutaj. Ała! Chore to jest. Ale zawsze uważam, że motyw przeciwnika, który nie widzi, jest bardzo ciekawy. I to już od czasów Old Hero w Demon's Souls tak naprawdę jest obecne w Soulsach. Bardzo rzadko spotykane, ale dzięki temu jest to zawsze unikalne i ciekawe doświadczenie. O Jezu, Ozymandias, dzięki wielkie. Ozymandias.pl oczywiście, dzięki wielkie za dołączenie do subskrybentów. Za sprawą oczywiście Prima na Twitchu, wielkie dzięki. Właśnie, jak ktoś ma z Prima, to sobie zobaczcie, czy możecie suba jeszcze dać. Bo może też możecie dołączyć do tego grona przy okazji. Zachęcam, Jezu, zginął prawie od tego zeskoku. Ja w ogóle nie sądziłem, że mam tutaj tyle czasu zejdzie na eksplorację tego miejsca jeszcze. A tu proszę. Zaskoczenie, co? Bez głowy z Sekiro. No ci to akurat tak walczą, jakby nas doskonale widzieli, chociaż no mają te ruchy takie, że tam czasami trochę za dużo zaatakują, ale no... Czy zrobię Dark Souls 3 na modach? Serious Butter, ja robię Dark Souls 3 na modach w tej chwili. Możesz na YouTubie zobaczyć serię Dark Souls Arch Fronts. To jest mod do Dark Souls 3 właśnie. Seria jeszcze trwa, ale już 10 odcinków jest z tego nagrane. Ale jak najbardziej będą też inne modyfikacje. Ale aktualnie no tę robimy modyfikację sobie, nie? Na kanale generalnie polecam zostawić suba, jeżeli ktoś, słuchajcie, też z oglądających na YouTubie tego jeszcze nie robi, bo będziecie na bieżąco, czy to ze streamami, czy to z filmami. O, piękność z ciebie! Mamy w końcu dla Boka info do naszego questa, znaczy info, przedmiot. Przedmiot z informacją, że jest piękny, tak? You are beautiful. I on po prostu odzyska wiarę w siebie i chęci życia do niego wrócą po tej wiadomości. Dobra, tak zrobię, bo to nie ma sensu inaczej. Dźwięk się lekko rozjechał. Zrobimy tak. O, już jest. No, już jest dobrze. Tak na koniec chyba totalnie sobie zostawimy ogarnięcie wszystkich lokalizacji z obrazami, znaczy z przedstawionych na obrazach. Tak myślę, że nie ma sensu się teraz na to jakoś tam rzucać, bo
dużo czasu zajdzie, a to będzie taka czynność trochę mozolna, że po prostu będziemy musieli jechać, szukać i tak dalej, nie? A jeszcze magii. Królowa pół ludzi. To już nie pierwszy raz mamy okazję zawalczyć sobie z takim bossem. Ej, czy on mi pozwoli odpalić to? Byłoby super. Dobra. Będziemy mieli resp w razie co obok. Nie żeby ona była jakoś super ciężka, ale wiecie no. Można czasami dmuchać na zimne. Zwłaszcza jak może was to uratować w taki sposób, że oszczędzicie dużą część niepotrzebnego przebiegania. Wiadomo, że zgonu nie zakładam. Jeszcze patrzcie, jak krwawienie pięknie siadło. Ale się można zdziwić. Niefajnie. Kurde, nie zdążyłem. Dobra. Mamy to. Rozmawiaj. Kamień pamięci, proszę bardzo. Ej, nie chcę tego próbować, ale czy można go zabić? Kometa Azura, proszę bardzo. Ogon nie stoi na twojej drodze. Czy był już jakiś boss pokonany? No, na przykład teraz, nie? Ale wcześniej też było, kurde. Jezu, ile tych run w ogóle wyleciało. Wielu, wielu bossów dzisiaj siadło. Naprawdę był to owocny stream pod tym kątem. Parę z magmowego żmija jeszcze ubiliśmy. O kurde, żelazko, dzięki wielkie za 50 zł. Siemademo, co tam, jak tam? Ja niedawno na ringa przeszedłem i tak sobie teraz patrzę. To 22 godziny mi to zajęło. Ej, no to mega mało, powiem szczerze, gratulacje. W sensie, mega mało jak na zwykłe granie takie ogólnie, nie? Bez jakiegoś tam speedrunowania czy coś takiego. Wielkie dzięki za wsparcie, żelazko. A jak tam? Mega progres, bo ukończyliśmy tak naprawdę wulkaniczny dwór. Cały już w tym momencie, można powiedzieć. Tam jedynie co, to musimy Rykarda pokonać, ale to będzie dosłownie kropeczka nad i. To będzie taka wisienka na torcie bardziej nawet, bym powiedział. Którą sobie postawimy, no później, po szczytach olbrzymów, a na razie to tym się nie będziemy przejmować. Tylko przejedziemy sobie do stolicy, ogarniemy stolicę, potem szczyt olbrzymów i dopiero później Rykard i no wtedy tak de facto ukończymy ten wulkaniczny dwór, ale na razie można powiedzieć, że serio ta lokacja już jest zrobiona. Grobowiec bohatera Gelmir to będzie na później, najpierw tak jak mówiłem, słuchajcie, koop w jaskini wulkanicznej, więc wszyscy, którzy czekali, przepraszam, że trochę się to przedłużyło, w końcu jesteśmy, możemy zagrać na koopie, także zachęcam i zapraszam, a ja używam oczywiście itema do koopa i proszę bardzo, Sarmata. Pierwszy znak już jest, przywołuje, zostaje nam jeszcze jeden slocik. Także ogarniemy. Żelazko, dzięki też za wsparcie. 9 już miesiąc. A ja sobie jutro wolne załatwiłem, więc dzisiaj nocka na jakieś rankedy grane, albo lecę próbować malenie dalej rozwalić. A rankedy w czym? Co tam grywasz? Nie, on jest jako żywy NPC. Jak się przyjrzysz, to nawet ręce mu się ruszają. Leciutko. On wcale nie jest martwy. Zero calorie cookie. Proszę bardzo. Ej, też to mam! Musimy do boka pójść. No ale możesz nie go walić, nic mi nie zrobisz. Okej, czyli nie da się go zabić. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy już ekipę, słuchajcie, skonstruowaną, więc lecimy z lokacją. Zobaczmy, co się uda podziałać. Mam nadzieję, że nie było tutaj niczego mega istotnego do zdobycia, bo czasami na koopie to aż chce się mega szybko coś przelecieć. Zaraz, tu jest zeskok, to możemy przejść jak ludzie tędy. Chyba nic złego się nie powinno stać. Oni nie mają totalnie żadnych szans. Najgorzej, że jeszcze jedne ruiny będziemy mieli takie pokręcone, w których będzie powtórzony ten motyw takiego bawienia się z graczem. Takiej pseudo iluzji trochę.
Wiecie, że każde piętro będzie tak samo wyglądało. W jakich grach mieliście jakieś takie motywy, które was w podobny sposób oszukały, czy próbowały oszukać i były takie tajemnicze, takie pokręcone i bardzo kreatywne, jak właśnie chociażby tutaj w tym miejscu. Set husarza, no. Też mi się tak skojarzyło, już nie chciałem mówić, ale widzę, że to jest tylko moje myślenie. Margot, królowa pół ludzi. Kolejna królowa, słuchajcie, dużo ich mieli, nie? Naraz. W jakichś plemionach, kurde, oni byli, czy co? No nie, był to, słuchajcie, super mega hiper boss. Słojomiot! O, a to jest akurat ciekawe. Trochę jak działo z Bloodborne'a. Dziękuję bardzo za wspólną rozgrywkę. To dla was przekaz. A tymczasem, moi drodzy, no opuszczamy już to miejsce, wrócimy sobie do wejścia, w sumie mogą się nawet wyteleportować. Zostaje nam jeszcze jedna lokacja dzisiaj do zrobienia, którą sobie od razu strzelimy. To możemy odznaczyć. To też w zasadzie... Grobowiec bohatera Gelmir, niech będzie. Tutaj będzie dużo trudniej. Miło. Staram się. Dobra. Aplikuję od razu item do koopa. Swoją drogą mogę je wytworzyć jeszcze. Remedium. Cyk. Dobra. Takie coś było w spooky House of Jumpscares, ale w tej grze chodziło o to, żeby się wydawała powtarzalna, choć nie do końca jest. Anti-chamber, chamber była taka gra też. Taka logiczno, taka trochę psychodeliczna niekiedy. Sekiro, proszę, nowa postać, nie było ciebie jeszcze, więc zapraszam do gry. Czy zrobię Sekiro na modach? Generalnie najróżniejsze gry od From Software na modach ogrywam i będę ogrywał, więc na pewno. Jeżeli są jakieś ciekawe, fajne mody, to jak najbardziej nawet i seria z tego może być cała. Tylko, że musimy po prostu ukończyć trochę ten okres taki mega napięty, intensywny, jaki mamy teraz, no bo mamy i Arch Thrones, czyli już jednego moda ogrywanego, i mamy Eldena, te przygotowania, mamy do tego jeszcze Ronina i myślę, że jeszcze, no przecież mamy Dark Souls 2 na PS3, więc trochę się dzieje. Jeszcze jedna osoba, słuchajcie, może dołączyć, także zapraszam jak coś, to jest to miejsce. Góra Gelmir, grobowiec bohatera Gelmir w tym miejscu. Poczekamy najwyżej minutę i... O, coś jest, słyszę. Galandriela. No i proszę bardzo, Miro. Żelazko, dzięki wielkie za wsparcie. Słyszałeś w ogóle o... Vike the Dragon Spear? Nie, co to? Już sprawdzę w sumie, może będzie... Co to jest? Hej. Ej, o co tu chodzi? Żelazko. Po prostu mi moba z Eldena pokazuje. Hej, hej, witam was. Słuchajcie, lecimy, nie? Nie ma co przedłużać. Hej. Ale kurde. Takie krótkie, nie? To hej. Polecam sztylet z szybkim skokiem. Tak, jest bardzo fajny... Ash of War do ustawienia. Tego też trzeba będzie rozwalić. Gagatka tutaj. Ciekawe miejsce na koopa, tak. Świetne wręcz, ktoś na pewno tu zginie. O właśnie. Na szczęście to się jeszcze nie wydarzyło. Ale za chwilę to się wydarzy. Tu się jeszcze będziemy blokować, bo to jest akurat naturalne w tej sytuacji. Okej.
element platformówkowy sobie wymyślili w Eldenie. Nie będziemy chyba zeskakiwać na razie. Oj, Sekiro nie dał rady, ale przeżył. Przynajmniej na szczęście. A, dobra, no tu faktycznie by ten sztylecik był kurde mega przydatny w tym miejscu. Nie będziemy tam chyba na razie iść, przejdźmy sobie tędy. Kurde. No ci są już tutaj dość mocni. Ci giermkowie. Wiecie co, ja tak w ogóle też świadomie trochę nie ulepszam sobie tych duchów pomocniczych na tej postaci, bo liczę, że w DLC jakichś nowych dostaniemy i po prostu będę ich mógł potestować, nie? A testować ich na zerowym levelu ulepszenia nie będę, bo to nie będzie miało raczej racji bytu w DLC, więc sobie po prostu zostawiam te wszystkie konwalie na ulepszenia nowych pomocników. Żelazku, Wyke the Dragon Spirit to NPC, który jest zamknięty w wiecznym więzieniu. Wyke był najbliżej tronu, nie licząc nas, i był, można powiedzieć, protagonistą Elden Ringa na układce gry, to właśnie jest on. Aha, w ten sposób, o to ci chodziło. To tak, to słyszałem, że w ogóle on był jednym z takich faktycznie pretendentów i naszych konkurentów do tego tytułu. Mega ciekawa to sprawa, serio. Tam nic nie ma. Nie wiedziałem właśnie tylko w jakim kontekście, o co tutaj bardziej jakby chodzi, nie? Co miałeś na myśli, pisząc o nim? O kurde. Zdołałem się wyleczyć? Dobra, nice. Dzięki, Miro. Znaczy, Galandiera za pomoc, za asystę tutaj. Mowa o Wyke, tak jest. Myślę, że wyroluję go. na górę, nie? Chcemy lecieć. Chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Sekiro nam się zgubił. Aha. Nawet... Nie musiałem nawet siadać. Jak ja mam stąd wyjść bez otrzymania obrażeń teraz? To jest bez sensu. Utknąłem tam. No hej, hej. No niech on przejedzie. Tak, na PS5 gramy, no. Przepraszam. O, a jaka fajna animacja tego upadku jest zrobiona, no proszę. Ej, czy jest jakiś skrót w Eldenie, który wymaga od was perfekcyjnego wskoczenia na przykład na jakąś deskę, znaczy jakąś beczkę czy skrzynkę? Bo jak wskoczycie na takie przedmioty, to one się nie rozwalą. Ale jak spróbujecie na nie wskoczyć źle, to się już, jak widzicie, rozpierdzielą, nie? Jak nieczysto traficie na nie. Smutne to było, no trochę tak. Co to? Miękka bawełna. Dziękuję. Dzięki, Miro. Chce ktoś dołączyć, czy znowu wbić? Śmiało, kozak, dołączaj. Nie było żadnego innego znaku. Zbroja prałata ognia. Przerobiona. O kurde, ale bym w tym wyglądał, co? No pięknie, po prostu pięknie. Dzięki, Miro.
Dobra. Lecimy, słuchajcie. Ej, zacznijmy trochę niestandardowo. To znaczy... Zeskoczmy tam. O kurde, on tutaj zawsze nawraca już. Się zarąbałem. To jest jedno z tych miejsc, które po prostu chcecie mieć z głowy jak najszybciej. Albo zostawiacie sobie na ostatnią chwilę, jak ja. A jeszcze gorsze jest, kiedy chcecie wyzbierać tej lokacji wszystko. Tu bym zeskoczył chyba. Tylko zaraz, bo tu będzie mało czasu. Mam nadzieję, że niczego wyżej nie przeoczyłem. Udało się. Oj, Sekiro padł. RIP. O, ja też zaraz padnę. Jak tak będę grał. Dobra. Ekwipunek wasalnego rycerza. I rycerza z Gelmir. Dwa pełne zestawy wyposażenia. A ja się zgubiłem. A mówiłem, że zaskakujemy. Miro. Udało się. O, siemanko. Hej. Hej. No i co, i teraz to tak naprawdę musimy tędy chyba pójść. To jest spory minus, że na kołopie nie da się... Nie, nie tutaj, z drugiej strony. Że nie da się na kołopie kogoś wypchnąć, nie? Ładne sety, bardzo ładne sety, no. O kurde, co ja odwaliłem? Źle zrobiłem. Chcemy iść po drabinie i wskoczyć na niego. Tylko, że we dwoje, czy we dwóch w zasadzie, to ciężko będzie. Koniec, ten kilo ma kilka żyć. Skoczyłem nie w powietrzu za taką szkielet. O Jezu! Miałem taką sytuację na wyzwaniu Zero Śmierci w Dark Soulsie. Znam twój ból, słuchaj. Naprawdę, niestety. Dobrze to znam. No i tu jest miejsce zgonu. Możemy w ogóle skoczyć na niego sobie też. Fajnie byłoby moje runy zaraz odzyskać. I tu jest kilka jeszcze innych rzeczy do sprawdzenia. Cyk. Zaraz to ogarniemy. Nie pamiętam, jak się tutaj można było zająć sprawą rozwalenia go. Dobra, możemy go ubić najpierw, bossa w sensie, a potem się zajmiemy Rydwanem. Chociaż nie, bo kurde, my się odeślemy. Ej, nie możemy tak zrobić. Cholera. No nie możemy tak zrobić, bo przecież się wywali. Ale tutaj na piechotę przez lawę szedłem, jak się dostaliście na Rydwan. Wiesz co, możesz sobie...
dosłownie wejść na kanał na Twitchu, wejść w transmisje archiwalne, odpal archiwum z tego streama, w sensie ten stream, zobacz. I po prostu możesz zobaczyć to, co było 3 minuty wstecz. Po prostu możesz zeskoczyć na niego, nie? Z jednego miejsca. Skąd jest bliżej? Stąd chyba. O, na przykład tutaj też możemy. Serio? Przecież to nie miało żadnego sensu, że to mnie trafiło. Tu coś jeszcze będzie? Tu byliśmy już chyba. Tu chyba byliśmy już, mi się wydaje. A nie, odszczepieniec, proszę bardzo. Clemens. A to jest... aha, no byliśmy, tylko to jest gracz. O Boże. Super. Hej, hej Miro. Na YouTubie też można cofnąć sobie, nie? Ewentualnie, to nawet wygodniej będzie. Easy. Ja myślałem, że to NPC, bo tak trochę na początku biegał jak NPC jakiś. Dobra, walka nieźle rozegrana. No, chyba trochę się wystraszył gość tego ganku, nie? Z naszej strony. Bo we dwóch do niego bezpardonowo od razu doskoczyliśmy, ale z drugiej strony czemu mielibyśmy tego nie robić? Kurde, no. To on... targnął do tego świata, nieproszony. O Jezus. O Jezu. No, hej! Tylko pytanie, mamy po co jechać tam dalej? My musimy ten rydwan rozwalić, nie? A to chyba wcześniej było możliwe. Nie da się tego? O Jezu, serio? Ale lipa. No dobra, to idę na niego. Wydawało mi się, że dało się wszystkie rydwany rozwalić. O, okej. Okay. Czyli ten pełni jednak rolę takiego bardziej transportu. Ale serio, żadnego z nich nie dało się tutaj rozwalić? Znaczy... jednego, bo jest jeden, nie? A jest tylko dojazd na nim, okej. Okay. No, generalnie dwa rydwany już mamy na koncie. Ej, ale ja w sumie nie byłem jeszcze, wiecie gdzie? W miejscu, gdzie jest pierwszy rydwan. Tu. Tu. Kurde, nie zdążę teraz. No wiecie gdzie, na początek gry. Nie zrobiłem tego. Chyba. Kto normalny biegłby przez lawę z buta? Ha, ha, ha. Kurde! Co za gówno? Co ja zrobiłem? Czemu nie doskoczyłem tam? Ja pierdzielem. 95 tysięcy tam teraz będzie leżało. Ej, miałem o ten grobowiec pytać z 10 streamów temu. No właśnie. Czemu on mnie w ogóle w locie odbił? W sensie, czemu ja... poleciałem jak... kurde, on się jeszcze nie ruszył nawet, nie? Ja wiem, że on ma taki model, że go dotknąć wystarczy i giniecie, ale no bez jaj. Oh god. Dobra, to lecimy na bossa, słuchajcie. To będzie ostatni bossik dzisiaj. Mam nadzieję, że tym razem uda się w pełnym składzie. Hej. Dobra, nie będziemy zmieniać. Te solsowe hitboxy, to jest taki akurat przypadek. O Jezu, przejedzie mnie.
takiego stałego hitboxa, nie? Bo on się jakby nie wyłącza, on po prostu ma, że go dotkniesz. Na szczęście... Na szczęście na tym polega ta trudność. A nie na tym, że na przykład masz przeciwnika, którego atak możesz uniknąć, ale to nie działa. W Eldenie na szczęście z tym jest najpiękniej, nie? Dlatego w wielu sytuacjach masz naprawdę możliwość uniknięcia czegoś za sprawą swojej animacji ataku, że postać się pochyla i nad twoją głową leci miecz. Pięknie to po prostu na Malikecie na przykład widać, tam takie edity widziałem różne, gdzie ludzie pokazują, jak doskonale tam hitboxy działają. Bardziej się zastanawiam, w którym miejscu teraz moje runy będą do podniesienia i trochę się boję, bo wydaje mi się, że mogą być bardzo daleko. A, dobra. Trochę zbyt defensywnie zagrałem. No ale trudno. Ej, nie wiem, czy tam mi się nie świecą moje runy w momencie zeskoku na niego. Tam są moje runy chyba. Tu są moje runy. Dobrze, tu zaskoczyłem. Kurde, czemu ty, Miro, masz takie krótkie to hej, halo? Też bym tak chciał. A ja takie hej! Hej, Zeoga, siemano, pan Królik! Witam serdecznie, ale cię dawno nie widziałem. Witam serdecznie. Chyba, że to inny pan Królik, aczkolwiek dość charakterystyczny nick. No, drużyna, gdzie jesteście? Bo ja już na bossie prawie. Ile mam na was czekać? Kurde, nie wierzę w to, znowu to samo! Ja nie wytrzymam, no zwariuję zaraz, nie? Zwariuję zaraz. Boże, jak ja gardzę tym etapem, nie? Halo, gdzie jesteście? Kurde, nawet z jaj, no. Nie wiem, czemu nie mogę się rozpędzić na tej platformie. Tak jak za pierwszym razem na ludzie skoczyłem. Z rozbiegu skoknę. Wiem, ja tam na sprincie robię właśnie, to jest zastanawiające. Ja to doskonale wiem, właśnie za pierwszym razem to bez problemu udało się ten skok, wiesz, Marek? A kurde, teraz dwa razy nie, przez to cierpienie. No, nie no, bez przesady, ale... No nie jest to fajne. Hey. Hey. Dobra. Lecimy. Te krótkie hej zależy od pakietu głosu. Jak słyszę pakiet głosu, to od razu aż chcę się zapytać, czy to jest z jakiegoś DLC. Na szczęście to nie ta gra. Kurde! Ale żeśmy się tutaj poblokowali wzajemnie. To jest najgorsze, bo jak nie traficie na tę belkę, to zginiecie. Oj, Sekiro nam poległ. Tym razem nie byłem... co ja?
Dobra, pierdziele. Nie będę tego robił od nowa. Dobra, powinienem zrobić od nowa. Nie ma go? O. Miro, gdzie jesteś? Bo ja już na bossie zaraz będę. Wkurzyłem się, wiecie? Grunt, że odzyskałem runy. Gdzie jesteś, Miro? Widziałem, że ty byłeś przed chwilą. Ła, na drabinie. Kurde. Nie rób tak więcej. To jest build pod zwinność, znaczy zręczność i jednocześnie pod wiarę. Fajnie działa z tymi kosami. No i inkantacje trochę też mamy. Dobra. Wbijamy. O Jezu, to jest rudy wilk jeszcze. Nie no, ja oszalaję, słuchajcie, dzisiaj, nie? Zresztą ta tania podróba Sifa mnie jeszcze zaraz zabije tu. Na szczęście ma OHP. Co wcale nie wynika z tego, że jesteśmy tutaj na bardzo wysokim levelu i bardzo późno, tylko serio. Magmowy żmij, który też był na górze Gelmir, był znacznie mocniejszy od niego. Dziękuję bardzo. Kozak do woza, czyli Sekiro oraz oczywiście Miro, z którym tutaj zabiliśmy tego bossa, za wspólną grę dzisiaj na tym streamie. O kurde. Nice. Morowe korzenie. 116 tysięcy mamy. Mega dobry wynik, jeżeli chodzi o runy. No myślę, że jak teraz zainwestujemy sobie w Udźwig, to spokojnie powinniśmy już móc przerzucić się na jeszcze lepszy wariant ekwipunku, że to już zrobi nam tę różnicę. I teraz, słuchajcie, oficjalnie mogę powiedzieć tak. Ukończyliśmy tym streamie Górę Gelmir do końca. W sensie ukończyliśmy ją całkowicie. Ukończyliśmy również Wulkaniczny Dwór. Jedyne co, to zostaje mi tam do pokonania sędzia Rykard. Można by teoretycznie do Zoraya spróbować przejść, ale po Rykardzie możemy tam też równie dobrze do niej zawitać i chyba nie powinno się nic złego w związku z tym wydarzyć. Także tak to wygląda. Nie wiem, czemu sobie to zaznaczyłem. Wydaje mi się, że tam już erudycję ogarnąłem, nie? W tamtym miejscu. No, i tak, żeby po prostu pamiętać, to niech to będzie pierwszy krok, jako miejsce, od którego na samym początku kolejny stream sobie zaczniemy. Kolejny stream będzie jutro o 18 lub o 19. Ej, no chcecie mi powiedzieć, że ja tego nie zabiłem typa? To jest niewiarygodne. Ej, co jest? Byłem przekonany, że ja go rozwaliłem już. No nie, no tak być nie będzie, słuchajcie. Nie opuszczę mu dzisiaj. No. Nie mogło być inaczej, słuchajcie, naprawdę. No właśnie, ja jestem w szoku, że go zostawiłem. Ale że nikt nie napisał o tym. Trochę wcześniej, no kurde, no krony jakieś pokończone. Kaylidy, a to nie? Dramat. If the mood takes my people, which is why, thanks, I think this is your people. Miałbyś mógł dzisiaj? A właśnie, dobra, to zrobimy jeszcze te kilka podejść, bo generalnie trochę się przedłużyło, już nie ukrywam. Znaczy, bardzo. Ale zrobimy te trzy podejścia chociaż, co? Jak obiecałem, zrobimy te trzy. Trochę z lepszym ekwipunkiem już. Bez tego. Nie, to już jest za ciężki. Trochę lipa. To jest lepsze, o. Wejdziemy na ciężki ekwipunek znowu.
Zapomniałem, że przecież tak możemy zrobić. Typ przedmiotu. Gdzie jest Twajhander? Claymore. O. Jeden key. Zaczynam jak po tej rozgrzewce to będzie wyglądało. No, ale ostatecznie wyszło fajnie. A, jeszcze do boka musimy pójść. Fajnie wyszło ostatecznie, tylko gdzie teraz bok będzie? W sumie, tak jeszcze kończąc ten temat. Że dobrze wyszło, że nie zmieniłem sobie tej butelki, bo jednak się to na moga przyda, ten efekt. Ej. Czemu to są fatrole? Okej. Dobra. No, pojedziemy. Pieczęci nie mam. Stolicę będziemy robić w następnym streamie. I tam sobie ogarniemy tę pieczęć, ale mówiłem, że dzisiaj kilka tych podejść na... Do widzenia, że jeszcze zrobimy po rozgrzewce. Więc sprawdzimy. Znowu za szybko. Nie wiem, czemu mnie to trafiło tak naprawdę. W trzecim podejściu do niego miałem drugą fazę. I najlepiej to po prostu ataki z powietrza się sprawdzają przy okazji tak niskich obrażeń. Bo możemy go wytrącać z równowagi. No i jednak atak krytyczny to atak krytyczny. Więc robotę robi naprawdę niezłą. Nawet w sytuacji, kiedy jestem na postaci, która no nie ma tej siły rozwiniętej. Jakby ktoś się zastanawiał, to takie trochę wyzwania się teraz tutaj podejmuję od Mesmera, gdzie miałem pokonać Moga. Znaczy miałem pokonać bossa przed stolicą, już go pokonałem, no i teraz jeszcze było, że... No to jeszcze Moga zabij. Więc sobie, czemu nie, próbujemy. Na tej postaci, na której siły no nie rozwijałem. I nawet za bardzo nie miałem asortymentu. O kurde, serio dwa razy samo? Jakiegoś sensownego do wyboru. Bok już w lane, dole. O Jezu, za szybko. Dobra, tu już dwa razy się wyleczymy. Mówię, no trzy podejścia spróbujemy. Bo serio, też już będę musiał uciekać. Trochę nam się ta Gelmir przedłużyła, nie? O proszę. Powinien był go obić jeszcze, wiem. Mój błąd. Spory błąd. Niepotrzebnie. Skakałem na pamięć. Jezu, jaki ty masz zasięg, gościu! No to się nie może udać, bo to jest druga faza jeszcze. Kurde. Nie, DLC będzie też moje, okej? Okay? Jeszcze dwa razy. Zobaczmy. No, jak będziemy mieli kajdany, no to na drugą fazę to będzie, kurde, mega dobrze, nie? Już z nim. Myślałem, że chyba, że go trafi, zanim w łeb dostanę.
O nie! No to poranie. Butelkę zużyłem. Chociaż w sumie ten efekt długo do działania. No ale bez jaj chyba. Nie, czy mi się nie przełączyło. Ajaj, trochę się spóźniłem. Kurde, na tej drugiej fazy nie mogę tutaj dostać się. No niby już tam połowę zdrowia zjechałem. To nie jest nieskończone? Wydaje mi się, że to 3 minuty trzymało. Ale nie wiem. Dobra, czyli można spróbować. Dobra, przetestujmy. Nie robiłem tak nigdy, więc nie wiem. O Jezu, znowu za szybko. Ma bardzo zróżnicowany, nie, zestaw ataków, bo i ma obszarówki oczywiście, jak większość bossów w Eldenie, ale ma też atak opóźniony, w sensie, widzicie, rusza ręką. I nic nie robicie i dopiero po chwili jest ta eksplozja, która coś robi. Potem ma eksplozję, gdzie rusza ręką, ale eksplozja jest od razu. Kilka serii ataków robi. Tutaj też obrażenia nabija, no właśnie, przy wyciągnięciu tego. Dobra, jeszcze jedno zrobimy. Strasznie dużo opóźnionych ataków, strasznie też zróżnicowane one są w ogóle. A w drugiej fazie, no... To totalnie się zmienia jego oblicze. I są oczywiście niektóre ataki z pierwszej fazy, ale tak naprawdę to tutaj mocno, można powiedzieć, że walczycie, no, z innym bossem tak naprawdę, nie? Dobra, to będę butelkę aplikował od razu. Dzięki, bo zawsze, kurde, tak mi się wydaje, że robiłem to dużo później z tą butelką. W sensie, jak już na dwa byliśmy nawet w tym jego morderczym odliczaniu. Tu akurat rolowałem szybciej, bo chciałem po prostu wyjść z tego obszaru. Dobra, słuchajcie, to jest ostatnie podejście na dzisiaj. Dobra, bo tak nie mogę robić. Nie wierzę. Dobra. Spartoliłem to koncertowo. Ale było tam pole, gdzie by nawalało we mnie i trochę... Nie chciałem ryzykować. Że wejdę i kurde... Zaraz mnie to rozwali tam. A trzeba było iść, nie? Boże. To jest ten wredny moment, kiedy nie możecie zrolować, bo... Serio, spamujecie rola, a on was i tak dobije, nie? Nawet jak leżycie. Jedna z rzadszych w ogóle sytuacji w Eldenie, ale niestety ma również tutaj miejsce. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj będziemy na tym kończyć Elden Ringa, tylko odzyskam sobie dosłownie te runy i na tym sobie dzisiaj skończymy. Rozpoczniemy jutrzejszy stream od stolicy, w sensie... Nie, przepraszam, nie od stolicy, a od początku gry, dosłownie, pierwszy krok to będzie... kolejny strumyk, tam sobie przejdziemy, bo to tam jeszcze mamy do zdobycia jedno nasionko. Zaraz zobaczę, czy ono przypadkiem by mi nie dało tego, że od razu ogarniemy kolejne ulepszenie naszych butelek i będziemy mieli jeszcze jedno więcej, jedno użycie więcej butelki, to byłoby bardzo istotne. Będę musiał uciekać, słuchajcie, już dzisiaj trochę też przeciągnąłem streama, choć nie powinienem, ale no dobra. Jestem... Na poziomie 3 nasion, czyli jeszcze to mi nic nie da, bo już teraz 5 potrzebujemy. No ale dobra, no kurde, no będzie zawsze nasionko, nie wiem czemu tu zawsze cisnę. Pierwszy krok niech będzie, od tego sobie etapu zaczniemy. I moi drodzy, dzisiaj to by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję bardzo raz jeszcze Kozak do Woza i Miro za koopa. I zapraszam serdecznie oczywiście do wspólnej zabawy jutro na streamie. Dzięki wielkie za obecność i życzę wam miłej...
Miłego wieczoru, miłego dnia, miłej reszty dnia chciałem powiedzieć, ale miłego wieczoru już w zasadzie. No i oczywiście widzimy się jutro, 18 albo 19. Jutro będę informował. Dzisiaj trochę ciężko byłoby mi to ustalić. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bardzo dziękuję za wasze dzisiejsze ogromne znowu wsparcie, za waszą obecność. No i mam nadzieję, że jutro ten ostatni strumyk przed Wielkanocą będzie naprawdę udany, że uda nam się mocno tam progresować w stolicy. Nie łudzę się na to, że stolicę zrobimy jutro, bo na to nie ma za bardzo szans, okej? Ale na pewno zrobimy dużo. Moi drodzy, bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i pa pa! No, jesteśmy już bardzo blisko tak naprawdę endgame'u takiego. Stolica, szczyt olbrzymów. No, potem jeszcze wiadomo, Malenia, nie? Takie atrakcje, tam to całe drzewo, Hall Tree, ale już kurde mega dużo, nie? Więcej zrobiliśmy niż przed nami, jeszcze Farum Azula będzie, ale to już są takie lokacje, gdzie nie ma pobocznych lokacji, czy to są takie lokacje po prostu, wiecie, no jak Stormvale Castle na przykład, nie? Zamek Burzowego Całunu. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia jutro, bardzo dziękuję raz jeszcze i pa pa! Dziękuję, że jesteście i że oglądacie i dobrej nocy życzę do jutra. Pa pa! Raz jeszcze, hej!